Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej debacie zorganizowanej przez portal GK24 oraz Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku. Tematem naszej debaty będzie ochrona środowiska. Dzisiaj na ten temat dyskutować ze mną będą nasi goście. Panowie, tematem naszej debaty są zmiany, jakie zachodzą w środowisku, zmiany klimatyczne. Pewne zmiany są widoczne i dobrze przedyskutowane. Trąby powietrzne, fale upałów, miejskie powodzie. Dużo takich zjawisk ma teraz miejsce, ale ja bym chciała, byśmy porozmawiali o tym, co się dzieje tutaj bliżej nas. O tych zmianach bardziej subtelnych, bardziej lokalnych. Jako że mamy ze sobą silną reprezentację leśników, zacznijmy od sytuacji w lasach. Panowie, jak ta sytuacja wpływa na to, co się dzieje w lesie? Zmienia nam się ten las, ekosystem? Zmienia się i to wbrew pozorom bardzo szybko, gdybyśmy mówili o czasie życia lasu. Ja w tych stronach jestem 40 lat i przez tych 40 lat tych zmian można zaobserwować naprawdę bardzo dużo. Od tego, że niektóre gatunki zaczynają znikać, tak jak zniknął jesion, zniknął wiąz wcześniej, teraz znika świerk. Pojawiają się za to nowe gatunki, na których wcześniej te warunki nie były zbyt korzystne, czyli dwa gatunki klona, kloniawo, klon zwyczajny, które od paru lat bardzo intensywnie się odnawiają. Bardzo dziwnie zareagowała na to lekkie ocieplenie, zareagowała lipa, która właściwie co roku rodzi nasiona, które skutecznie mogą się obsiewać. Normalnie to nie występowało w ogóle, ale przede wszystkim te zmiany dotyczą również szybkości przyrostu drzew. Część naszych drzew zaczyna przyrastać w takim tempie, że szanse na to, że one uswoją tak długo, jak dzisiaj stałe drzewa, są właściwie zerowe. No im szybciej drzewo rośnie, tym te swoje są coraz szersze, czyli coraz słabsze. I efekt jest taki, jak ostatni wiatr, który wcale nie był aż tak imponujący, który w naszej dyrekcji poczynił prawie 1 800 m3 wywrotów. Nie jest to nic nowego, bo u kolegi jeszcze wtedy w Bytowie parę lat temu przewróciło się troszeczkę więcej drzewa, ale też pojawiły się przez te 40 lat pojawiły się pożary. Ja sam przeżyłem 150 hektarowy pożar w nadleśnictwie Damnica. Był to na tamte czasy chyba największy pożar na terenie naszej dyrekcji i przyszedłem do pracy do nadleśnictwa Sławne, w którym w tym samym dniu spaliło się też 150 hektarów lasu. Wszystko to ewidentnie pokazuje, że te zmiany będą wpływały bezdyskusyjnie bardzo mocno na las. I drugim takim elementem oprócz bardzo wysokich temperatur to jest woda, a właściwie jej brak. No w tym roku, jeżeli ktoś spaceruje po lesie, chyba zauważy, że miejsca, w których przyzwyczailiśmy się, że woda właściwie zawsze stała po wiośnie, z reguły do jesieni, to właściwie tam nie ma kropli wody i po każdej z tych ulew, które są, a trafiają się nam coraz częściej, co w mieście odczuwacie dużo bardziej niż my, tam się nadal nic nie zmienia, tam się nic nie zbiera, dalej woda nie stoi, wszystko wsiąka, więc no wszystko to razem daje taki efekt, że siedliska związane z wodą zaczynają coraz bardziej zanikać. I bardzo ciężko na to w jakikolwiek sposób wpłynąć. Tam, gdzie rzeczywiście człowiek ingeruje, tak, ale bardzo często tutaj nie ma wpływu jakiejkolwiek naszej ingerencji. To jest właśnie kwestia tego, jak mamy rozłożone opady, jak mamy rozłożone temperatury. Panie Danielu, a co to oznacza dla takich zwykłych ludzi, którzy do lasu chodzą na spacer, grzyby, jagody? Czy ta sytuacja wpłynie, że nie będziemy mogli w ten sposób korzystać z lasów? Myślę, że nie aż tak, dlatego że przyroda nie znosi próżni i tak jak powiedział kolega, pewne gatunki ustępują, pewne następują, tak zawsze było w historii. Natomiast czego możemy się spodziewać, to z całej pewności, i tego już widzimy, chociażby potężnych ilości kleszczy. Kleszcze są gatunkiem ciepłolubnym i po prostu dzisiaj jest ich dużo więcej niż kiedyś było. To jest jakieś ograniczenie oczywiście. I chyba to wszystko. Na pewno też niebezpieczeństwo pożarów. Myślę, że jest coraz większy, coraz dłuższy ten okres takiego bezpośredniego zagrożenia, kiedy wilgotność ciuki spada w sposób radykalny i kiedy naprawdę wystarczy drobna iskra, więc to będzie jakieś prawdopodobnie ograniczenie. Zastanawiałam się nad tym, czy te zmiany klimatyczne, które następują dość szybko, czy one dają w ogóle gatunkom, które u nas są w naszych lasach, na to, żeby się zaadaptowały do tych warunków, czy też raczej właśnie oznacza to, że one znikną? No, ukazała się seria takich artykułów, które mówiły o tym, że z Polski w ciągu kilkudziesięciu lat podstawowe nasze gatunki, takie chociażby jak sosna, brzoza nawet, znikną. No ja nie zgadzam się do końca z tą teorią, dlatego że one znikną z tych siedlisk, z tych stanowisk, gdzie dzisiaj występują prawdopodobnie.
Natomiast znajdą inne, po prostu przesuną się, albo my będziemy je przesuwać jako leśnicy, sadzić je w innych miejscach bardziej sprzyjających, czyli tam, gdzie jeszcze zachowało się więcej wilgotności, jakieś lepsze warunki mikroklimatyczne. Także to nie jest aż tak powiedziane, że znikną, chociaż są pewne gatunki, takie jak świerk. Na Pomorzu świerk zniknie, on po prostu w radykalnym tempie w tej chwili giną, że drzewostany świerkowe wysychają. W ubiegłym roku widziałem coś, czego od dawna nie widziałem, że w miesiącu sierpniu nagle bez żadnych oznak zaatakowania kornikiem nagle igły spadły z potężnych świerczyn i na dole się zrobiło zielono, więc to są takie zjawiska, które pokazują, że w sposób błyskawiczny postępuje susza i te zmiany klimatyczne. Teraz rozumiem, że pan Tadeusz chciałby coś dodać. To, co Daniel mówił, jest prawdą, tylko też prawdą jest to, że lasy od jakichś 50-60 lat, ja nie mówię, że już wtedy przewidziały zmiany klimatu, bo to nie jest prawdą, ale konsekwentnie przebudowują drzewostany, tak jakby przyspieszają przez przypadek, ale raz już zupełnie świadomie, ten proces, o którym mówimy. Drzewa same w takim tempie, jak nasze zmiany klimatu, nie są w stanie się przesuwać. Taka jest prawda. To nie grzyby, które wiatr rozwiecie po całej kuli ziemskiej i sobie znajdą dziurkę. W tym przypadku to tak nie jest, więc tutaj konieczna jest interwencja człowieka, który rzeczywiście będzie sztucznie, wbrew pozorom, sterował tym przesuwaniem się gatunków. Tak naprawdę no ciągle mówimy o przesuwaniu się z południa na północ, czyli gatunki, które wcześniej występowały u nas powoli rzeczywiście przy tych warunkach termicznych niestety, ale nie bardzo mogą wytrzymać. I tu jest właśnie tak ważna ta cała działalność nasza gospodarcza, która wedle obecnej naszej dzisiejszej wiedzy, ja nie mówię, że ona jest idealna, ale pozwala na to, żeby przynajmniej zahamować częściowo ten proces znikania gatunków. Teraz przenieśmy się na chwilę do miasta. Upał w mieście jest wyjątkowo dotkliwy. To, czego doświadczamy, to są naprawdę ekstremalne zjawiska. Panie profesorze. Tak, króciutki wstęp jeszcze jest potrzebny. W zasadzie od lat 50. mamy nową erę, nazywa się to antropocen. Czyli to są jakby takie czasy, gdzie o wszystkich procesach przyrodniczych zaczyna decydować człowiek. Niedawno na konferencji właśnie geologów ustalono, że ten antropocen jest. Więc żyjemy w takich obecnie warunkach. Człowiek ma oczywiście bardzo duży wpływ na obserwowane zmiany klimatu, cała jego działalność gospodarcza. Oczywiście, jeżeli już wiemy, że my sprawiamy kuli ziemskiej ten kłopot i ona zaczyna się pocić, to przede wszystkim powinniśmy przyjąć wszystkie formy adaptacji. Tu koledzy leśnicy już o tym wspominali. Jednym z najważniejszych celów, które mamy, że tak powiem, do zrealizowania w najbliższych latach, to oczywiście ograniczać skutki związane ze zmianami klimatu i tu jeszcze pewnie będzie okazja o tym porozmawiać, czy każdy z nas może takie działania robić. A z drugiej strony te sprawy bardziej ogólne, to adaptacji potrzebna jest w rolnictwie, w przemyśle, w transporcie, w energetyce, w leśnictwie, w służbie zdrowia, praktycznie wszędzie. Polska ma przygotowane plany adaptacji i ostatnio skończyły się na roku 2020 z perspektywą do 2030. Są już nowe z perspektywą do 2050. Więc proszę zwrócić uwagę, tutaj jakby i zarówno naukowcy, jak i organizatorzy życia publicznego nie zasypują przysłowiowych gruszy w popiele. Sprawa nie jest oczywiście prosta, dlatego że my na co dzień, właśnie jak na początku naszego spotkania było powiedziane, że odbieramy te zmiany klimatyczne gwałtownością zjawisk. Te zjawiska, była mowa o suszy, będzie bardzo groźna dla nas i to będzie dotyczyć również utrzymania chociażby zieleni w mieście. Te działania, które będą miały wpływ na ograniczenie tak zwanej miejskiej wyspy ciepła, są jednak po stronie organizatorów tego życia publicznego w mieście. Są liczne sposoby na ograniczanie tych wysokich temperatur w mieście, ale podam przykłady. Wrocław na przykład ma w centrum miasta 12 stopni wyższą temperaturę niż na obrzeżach. Te wyspy ciepła i przyczyny powstawania miejskich wysp ciepła są już dzisiaj dobrze znane i w jakimś sensie za to całkowicie my odpowiadamy, czyli usuwaniem tych resztek zieleni, a przede wszystkim, co jest jakby największym przewinieniem naszym, to jest likwidacja wszystkich oczek wodnych, otwartych kanałów. Dzisiaj można znaleźć wiele miejsc,
gdzie to, co kiedyś zakopaliśmy, zamieniliśmy w rurociągi podziemne, dzisiaj trzeba z powrotem odkopać. Takim przykładem jest na przykład moje rodzinne miasto Sopot, gdzie dzisiaj takie działanie się robi. Wszystkie potoki, które zostały skanalizowane, zamknięte w rurociągi, dzisiaj się odsłania. W Koszalinie wiele rzeczy nie zrobiono na szczęście i jeszcze mamy tą szansę, żeby z tej takiej niechlubnej ścieżki zawrócić i każde oczko wodne powinno być poddane szczególnej ochronie. No, to musi być współpraca i projektantów, również tych, którzy prowadzą szereg inwestycji. Inwestycje i drogowe, budowlane, więc jest na pewno długa lista. Jak ograniczyć te temperatury w naszych miastach? No to przede wszystkim zieleń. Zieleń jest najistotniejsza, powoduje ruch wody w pionie, zmienia ruch powietrza. Są znane doskonale te metody klimatyzacji właśnie miasta poprzez zieleń. Także tu przede wszystkim jakby największa rola utrzymanie tej zieleni. Oczywiście mamy przy nawalnych deszczach i gwałtownych zmianach natężenia siły wiatru, no to mamy oczywiście też zdarzenia, które są nieprzewidywalne i mogą być groźne. Ale to nie jest. Panie profesorze, jeśli mówimy o tych właśnie ulewach i tych nieprzewidywalnych zdarzeniach, wydaje mi się, że tutaj winne jest to, że wszystko, co się dało, wyłożyliśmy płytkami albo wylaliśmy betonem i ta woda, która nawet się pojawia tu w mieście, nie ma szans, żeby spłynąć do gleby. No tu oczywiście metod działania, żeby ograniczyć ten gwałtowny spływ z naszych powierzchni utwardzonych jest wiele. To oczywiście byśmy musieli też wejść w sprawy dotyczące w ogóle odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni, z miejskich do najbliższych strumieni i rzek. Tu oczywiście Dzierżęcinka, która przepływa przez Koszalin, oczywiście ma swoją daleką historię i na pewno jest jeszcze sporo do zrobienia, jeżeli chodzi właśnie o zagospodarowanie wód deszczowych. No, prosty przykład. No, wody deszczowe w wielu państwach są gromadzone w dużych zbiornikach podziemnych, przypominających w zasadzie parkingi. I ta woda jest na przykład wykorzystywana o tej porze teraz do zabiegów związanych z chłodzeniem powierzchni asfaltowych, do podlewania trawników, rabatów itd., więc przekazanie tej wody do odpływu jest jakby typowym marnotrawstwem. Na pewno jest dużo do zrobienia. Przed naszą debatą, jak rozmawialiśmy, to panie Piotrze, zwrócił pan uwagę na to, że dużo mówimy o odpowiedzialności na przykład samorządu, państwa, ale jest też sporo w naszych rękach. Na przykład mamy sporo osiedli domków jednorodzinnych. A tam też ten szacunek dla wody i zieleni nie zawsze istnieje. Tak, znaczy to się rozkłada na wszystkich aktorów życia społecznego i są pozytywy i te negatywy, które u nas zostały w chwili obecnej. Pozytywy są takie, że tak jak ja, jak ktoś został zarażony w szkole, później na studiach, żeby myśleć o przyrodzie, to myśli o tym codziennie. Tak jak nowe pokolenie, które teraz będzie dochodziło do głosu, które będzie wchodziło na rynek pracy, które będzie wchodziło na rynek wyborczy, to pokolenie już inaczej myśli o ekologii niż obecni 40-latkowie i wyżej, którzy myśleli przede wszystkim o tym, żeby było dobrze w domu, żeby kupić dobra konsumpcyjne i żeby się powodziło to. I wszyscy kierowali swoją energię na pracę i konsumpcję. Powoli przestajemy dyskutować o tym, że zmiany klimatyczne to jest coś, co nas nie dotyka, co jest wymyślone i to jest, myślę, najważniejsza rzecz. I teraz, jak już wszyscy sobie uświadamiamy, że mamy wpływ na środowisko, to tak naprawdę powinniśmy robić małe kroki. W domkach? Po co wszędzie trawniki? Dlaczego sadzimy rośliny obce? Dlaczego nie dbamy o rośliny, które są także żywieniem dla ptaków? Dlaczego nie myślimy o tym, że tuje, które są obsadzające nas płotem, tak jak na cmentarzach takich domów sobie zaczynamy tworzyć. Więc tu są takie elementy, w których każdy z nas może ograniczyć zużycie wody, której za chwilę będzie brakowało, zwiększyć oszczędności w budżecie domowym, przeznaczyć te pieniądze, które wylewamy do ziemi na wakacje z dziećmi albo na jakieś przyjemności dla siebie i codziennie myśleć o tym, to co kupuję jest mi naprawdę potrzebne. Czy tak naprawdę w życiu ekologicznym codziennym powinniśmy kupować mniej rzeczy, ale bardziej wartościowych. Rzeczywiście segregacja odpadów w domkach jednorodzinnych, nie wywożenie ich do lasów i w inne miejsca
to jest coś, co jest ciągle wyzwanie. Tą segregację teoretycznie mamy, ale gdy wreszcie wejdą do Polski przepisy związane z obiegiem zamkniętych, butelek plastikowych, butelek szklanych, petów, wszystkiego, co mamy wokoło, co nas obciąża środowiskowo, to możemy zobaczyć, jak to wygląda na Litwie 3 lata temu, kiedy te przepisy zostały wdrożone, że za każdą butelkę, którą oddamy do sklepu, dostaniemy zwrot pieniędzy. Tamtych odpadów w lasach jest maksymalnie 10% z tego, co jest teraz. Więc ja tylko liczę na to, że wreszcie będzie przyjazne prawo, że większość osób, która wchodzi w dorosłe życie, ma inne nastawienie niż większość społeczeństwa obecnego i konsumentów obecnych. I każdy z nas powinien nie myśleć o przyrodzie za 10 lat, tylko myśleć o budżecie domowym teraz. Bo tak naprawdę jak zaczniemy oszczędzać budżet domowy, to zaczniemy dbać o środowisko. Nie musimy kupować co tydzień nowego t-shirtu, nie musimy kupować co chwilę nowej komórki. Możemy wydłużyć życie produktu, korzystając na przykład z części zamiennych. Że jak pralka się zepsuje, to nie wyrzucamy jej gdzieś po cichu, bo tak naprawdę wywozy wielkogabarytowe mamy dwa razy w ciągu roku, więc w domu największy problem jest to, żeby przechować swoje śmieci w swoim własnym domu. I to jest straszne, że nie myślimy o takich prostych rzeczach, które są ważne dla nas, dla naszych sąsiadów i dla środowiska. Dobra, i najważniejsza rzecz, jeżeli mamy mec obok, to w mieście większość osób o tym nie myśli, bo mamy ciepło systemowe. Natomiast jak ktoś mieszka w obszarach podmiejskich, to tam są przeróżne zapachy. I te zapachy są nawet teraz, wieczorem. Więc to jest ciągle duża praca przed nami, żeby nasi sąsiedzi nas po prostu nie truli. I to dotyczy zarówno firm, warsztatów samochodowych, które trzeba pilnować, gdzie co się dzieje z olejem, piekarni, które starają się jak mogą ograniczyć teraz wysokie koszty, ale także każdego z nas, żeby myślał, co wrzuca do tego kornika, bo wtedy czuje siebie i swoich najbliższych. Wywołał Pan tutaj naszego gościa z miejskiej energetyki cieplnej. Panie Robercie, czy w tych trudnych czasach, gdzie ten klimat nam się ociepla, to chociaż mniej tego węgla spalacie i gazu? Na dzień dzisiejszy nie. Dlaczego? Znaczy, ja chcę powiedzieć o nas pozytywnego oczywiście, ale przede wszystkim jest tak, że z jednej strony obserwujemy spadek tego zużycia. Tak mniej więcej ostatnie 10 lat to jest gdzieś mieszkańcy Koszalina przynajmniej zaoszczędzili 30%, jeżeli chodzi o oszczędności energii cieplnej. Natomiast my, przez to, że ciepło systemowe jest bardzo popularne, to podłączamy kilkadziesiąt budynków rocznie, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprzedaż, ona utrzymuje się na stałym poziomie. Ale macie pewnie dane dotyczące średniego zużycia na przykład jednego waszego klienta. Czy to spada, skoro się robi cieplej? To, co powiedziałem, że te średnie oszczędności w skali ostatnich 10 lat jest około 30%. Sprzedaż nie spada, no bo podłączamy nowe budynki. Dlatego to się na razie przynajmniej stabilizuje. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany klimatu, to co ja obserwuję za ostatnie 30 lat, odkąd pracuję w MEC-u, to się przede wszystkim zmieniła pewna dynamika, jeżeli chodzi o temperaturę. Czyli nie ma takich zjawisk, które kiedyś występowały w latach 90., że przychodzi przez 3 tygodnie minus 16, minus 18. Tego już nie obserwujemy. W tamtym roku raz o czwarte nad ranem było minus 15 stopni. Także generalnie rzecz biorąc, zimą są niższe temperatury niż kiedyś. Natomiast tak naprawdę ta wiosna nie chce przyjść. My obserwujemy, co ciekawe, właśnie większą sprzedaż niż kiedyś, kiedy przychodzi końcówka marca, kwiecień, maj. Kiedyś kończyliśmy sezon na początku maja, a teraz kończymy pod koniec maja. Ale z kolei rozpoczynaliśmy sezon na początku września, bo już było tak zimno, że trzeba było włączyć kaloryfery. Natomiast teraz sezon rozpoczynamy pod koniec września. Więc te zjawiska są widoczne, tak? Ale one się tak dziwnie trochę też i
zachowują. Wydawać by się mogło, że skoro przychodzi ocieplenie, to również szybciej przyjdzie wiosna, szybciej, że tak powiem, przyjdzie lato, ale widać w lipcu, też ten początek lipca, to nie były jakieś rewelacyjne temperatury, jak na lato, jak na lipiec. A jeszcze zauważacie jakieś takie skutki tych zmian klimatycznych, takie małe, subtelne, coś takiego, czego naprawdę nie łączymy z tym całym trendem? Znowu od strony ekonomii. Mało kto widzi, jak dużo w Polsce zaczęło się sprzedawać klimatyzatorów do mieszkań. Znaczy, problemem już nie jest ogrzanie, tylko schłodzenie. I zaczynamy mieć taki system, jak widzieliśmy w hotelach na zachodzie, że w każdym domu zaczyna powoli wystawać z tyłu klimatyzator, który pociąga ze sobą bardzo dużo prądu, a nie myślimy o tych rozwiązaniach, które były kiedyś obecne. Znaczy, wystarczy koło domu posadzić drzewo. Każdy może sobie posadzić koło domu drzewo, któremu cień będzie dawał. Tak, ale można poszukać narzędzi, które zasłonią okna zewnętrzne i uczyć się także od tych osób, które wcześniej walczyły z falą pałów. Wprowadzenie takich rozwiązań, na których nie myśleliśmy wcześniej, możemy poszukać u naszych sąsiadów, przyjaciół i uczyć się od tych, którzy już znaleźli te proste i tanie rozwiązania. Okiennice? Na przykład w polskich miastach? To nie jest drogie. A wydatnie obniży temperaturę w każdym domu i na pewno przyniesie ulgę dla budżetu oraz zdrowsze powietrze. Podoba mi się Pana podejście, które zmiany na rzecz środowiska przelicza bezpośrednio na nasz budżet. Może to jest argument, jakiego częściej należałoby używać, ale Pan Profesor tutaj chciał nam coś dopowiedzieć. Na razie w jakimś sensie wyjaśnienie to, co obserwujemy w meteorologii, więc rzeczywiście zaczynamy wchodzić w taką fazę, gdzie mamy praktycznie dwie pory roku, czyli bardzo długi okres chłodny i okres ciepły. Znikły nam klasyczne pory roku, przedwiośnie, kiedyś jeszcze, że tak powiem, wyróżniało takie pory przejściowe między wiosną a latem, jesienią, latem. Dzisiaj już to praktycznie zniknęło. I teraz oczywiście oprócz tych zjawisk, które obserwujemy, mamy taki okres bardzo rozchwianego życia w przyrodzie. To oczywiście my dzięki swoim działaniom, tak jak po terenach podmiejskich, możemy zapewnić pewne warunki życia zwierzętom, szczególnie ptakom, ale też jeżom. Bardzo dużo sposobów jest, aby te zwierzęta w jakiś sposób mogły egzystować razem z nami, z człowiekiem. Pamiętajmy, że my rozprowadzając swoje sieci ciepłownicze i również rozchodząc się od centrum na tereny podmiejskie, zajmujemy tereny tej dzikiej zwierzyny i nie dziwmy się, kiedy po naszych przedmieściach grasują sarny czy dziki. Źle użyłem terminu grasują, przebywają po prostu, bo one są u siebie. My jesteśmy jakby na ich terytorium. Też można spotkać lisa w centrum miasta, ale to oczywiście tych przypadków to koledzy leśnicy na wypadali ich więcej. Ale są te subtelne zmiany, które sami nie obserwujemy. Niektóre ptaki wracają albo za wcześnie, inne za późno, lęki się przesuwają. Nie ma, powiedzmy sobie, jakby tych wspólnych działań, które są ze strony rolnictwa, gdzie przyspieszone są na przykład jakieś zabiegi agrotechniczne, a one powinny być powstrzymane ze względu właśnie na tą rozchwianą przyrodę. Tu jest bardzo dużo do zrobienia, że tak powiem, trzeba wykorzystywać tą wiedzę naukowców, wykorzystywać wiedzę rolników, leśników. Pytanie jest takie, czy jesteśmy już dzisiaj gotowi, żeby wspólnie o tych trudnych sprawach rozmawiać? Ja myślę, że jesteśmy na etapie, że już nie mamy wyboru, musimy o tym rozmawiać. No właśnie, tutaj dziękuję za podpowiedź. Praktycznie czasu mamy już niewiele. Niektórzy twierdzą, że zostało nam do tej rozchwiania naszej planety 10, może 20 lat. Miejmy nadzieję, że jednak jest inaczej. I tutaj nie wdając się w te dyskusje dotyczące ekonomii, tej takiej dużej zasobów naturalnych, jak będziemy je eksploatować, niemniej jednak wszędzie potrzebna jest rozwaga i myślę, że ta myśl tutaj dotycząca zwrócenia się troszkę do pewnego życia, które będzie mniej nastawione na konsumpcję, będzie już na pewno takim dużym krokiem w najbliższą przyszłość.
I to w zasadzie dotyczy to, o czym wspomniałem, każdego z nas. I tu możemy rzeczywiście bardzo dużo zrobić. Ale i też to się dzieje w naszym otoczeniu. Gdy w 87 roku, w tamtym wieku, to zabrzmi nieładnie może, pojawiłem się w Koszalinie na Wyższej Szkole Inżynierskiej, to planowaliśmy zużycie wody na mieszkańca w mieście 250 litrów na dobę. Dzisiaj średnie w Polsce zużycie wody na mieszkańca, niezależnie od terenów wiejskich, miejskich, podmiejskich, to jest 90, niecałe 93 litry i jest tendencją spadkową. Oczywiście zaczynamy się uczyć ich przez ekonomię i przez to, że jednak te działania powoli w naszym otoczeniu są, niekiedy wymuszone przez administrację, niekiedy już jest to efekt naszej edukacji i tutaj na pewno najważniejsza jest edukacja. No, pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie dostarczyć kadr do nowych potrzeb, nowych zjawisk. Nasza uczelnia zaproponowała takie rozwiązanie, także rozpoczynamy kształcenie inżynierów w zakresie ochrony klimatu. I myślę, że to też był dobry sygnał, bo kształcąc na kierunkach praktycznych prosiliśmy o zainteresowanie ze strony gospodarki i tu, jeśli chodzi o Lasy Państwowe, to był bardzo duży odzew, że takiego inżyniera o takim wykształceniu na pewno by chętnie zatrudnili, więc tu i gospodarka wodna, ochrona brzegu morskiego. Myślę, że rzeczywiście to pokolenie, o którym tutaj była już mowa, to najmłodsze, jest nastawione bardzo pozytywnie i chyba to jest też taki nasz, powiedzmy, dobry sygnał na przyszłość. Dobrze, to wiemy, co się dzieje. Dzieje się nie najlepiej. Porozmawiajmy o winnych. Zostawmy w tle właśnie wielki przemysł, kopaliny i tym podobne rzeczy. Skupmy się na naszym regionie i tutaj znowu do panów leśników. Panowie, no w stosunku do was często padają oskarżenia, że wasza polityka, użyję tutaj określenia grabieżcza w lasach, w dużym stopniu przyczynia się do tego, co się dzieje. Jak odeprzecie te zarzuty? No, bardzo ciężko będzie mi się zgodzić akurat z tym zarzutem, znam go. Chociaż uczciwie mówię, że jak długo jestem w Koszalinie, to bardzo rzadko słyszę tego typu zarzut. No tak, na marginesie. W stosunku do lasów stricte jako takich, tak, bardzo często w stosunku do lasów naszych, no, dużo rzadziej. Tak poza tym, ja wiem, że dla bardzo wielu uczestników tego typu debat, naszych przeciwników, oponentów, bardzo łatwo jest zawsze mówić, że nie, nie bo nie. Tak jak przygotowując się do dzisiejszej debaty, chciałem zobaczyć, jakie są odpowiedzi na pytanie, co ty, jako ty, mały człowiek, możesz zrobić dla klimatu. Nieszczęśliwie wszedłem na stronę, zresztą bardzo lubianej przeze mnie, jednej z organizacji ekologicznych. Jest tam 6 punktów, które możesz zrobić dla ochrony klimatu. Wszystko dotyczy od tego, że możesz protestować, jak protestować, ewentualnie ile pieniędzy wydać dla protestujących. To były jedyne uwagi. Smutne w sumie strasznie. Ale wracając do tego samego pytania. Jakkolwiek byście Państwo na to nie patrzyli, to w wyniku działalności Lasów Państwowych, nawet tutaj przed 90 rokiem, o której mówimy, że ona nie do końca była bardziej grabieżcza, częściowo na pewno, lasów w Polsce ciągle przybywa dużych powierzchni wylesionych, no za wyjątkiem takich nieszczęść, jakie to nie spotkały w Bytowie. Na pewno nie ma. Ta wymiana pokoleń następuje. Niestety musimy sobie zdawać sprawę, że bardzo dużo naszych lasów to są lasy zalesione po wojnie, na gruntach podolnych, których trwałość jest już naprawdę bardzo niska i właściwie teraz w wyniku tych drobnych zmian klimatu ten problem się jeszcze bardziej nawarstwia, bo mieliśmy nie mówić o jakichś tam bardziej naukowych rzeczach, ale prawda jest taka, że tego typu ocieplenie powoduje, że ginie bardzo dużo grzybów, które mikoryzowych, które są potrzebne naszym drzewom do funkcjonowania, a ich miejsce niestety zajmują grzyby pasożytnicze, które powodują, że większość tych drzewostanów sosnowych jest w fazie rozpadu ze względu na grzyby korzeniowe, na opiękę, na korzeniowce, na chubę sosny. Jeżeli stosunkowo szybko tego nie zrobimy, to niestety, ale w pewnym momencie za 5-10 lat może się okazać, że na przykład w okolicach Sierakowa jest taki duży komplet gruntów podolnych, w ciągu jednego lub dwóch lat jakieś 300-400 hektarów po prostu zniknie zupełnie. Od ładnych 15 lat próbujemy te drzewostany przygotować. Można by było powiedzieć, że no tak, możecie zrobić to wszystko naraz, ale to po pierwsze jest zupełnie bezsensowne, bo raczej staramy się zachować ciągle tą ciągłość lasu i wymianę pokoleń. Musimy wszyscy o tym pamiętać, że drzewa tak samo jak ludzie mają pewną określoną kolej życia i niestety tego nikt z nas nie przeskoczy. Wszystko ma swój początek, wszystko ma swój koniec.
Nawet jeżeli ta nasza wiedza nie zawsze jest aż tak poprawna, bo przyznajemy się czasami do tego typu błędów w sztuce leśnej, to nadal będę się upierał, że jakkolwiek byśmy nie chodzili po lasach Góry Chełmskiej, bo to najczęściej Państwa dotyczy, chociaż jest to tylko fragment naszej działalności, to ci, którzy są najstarsi, pamiętają zapewne zupełnie inny obraz, że jak oni tu chodzili, to tu był taki fajny, stary las, oni tu chodzili na grzyby z mamą. Dzisiaj w tym miejscu z reguły jest też las młodszy, ale on kiedyś będzie też starszy. To nie do końca tak jest. To przechodziły różne okresy życia w lasach, ale przyznam się uczciwie, że właściwie nigdy nie zdarzyło się tak, żeby ktoś, kto jest wówczas przy władzy, doszedł do takiego punktu, w którym stwierdzi, że w lesie jest dużo pieniędzy, więc tniemy na potęgę, wszystko to kupią. Jest prawda, że kupią. Największe naciski na nas są mimo wszystko ze strony przemysłu drzewnego. Natomiast no, staramy się zachować ten status quo i wydaje mi się, że no, udaje nam się to jak na tym poziomie naprawdę bardzo, bardzo skutecznie. Można nam zarzucać, że mamy dużo pieniędzy. Ta działalność wbrew pozorom, żeby ten las wyglądał tak, jak wygląda, wcale nie jest w stanie. No, zdarzyło mi się jakiś czas temu mieć rozmowę z jednym z mieszkańców Koszalina, który miał uwagi co do tego, że jego zdaniem te drzewa jeszcze nie trzeba wyciąć, bo nikogo na ścieżce nie zabiją, że można je na przykład podciąć. Rozmawialiśmy, że można, no, oczywiście, że można, wszystko prawie można, tylko żeby podciąć tą jedną gałąź bardzo krzywego drzewa, to trzeba wyciąć trzy bardzo ładne drzewa z boku, żeby zapłacić temu, kto przyjedzie tym sprzętem i tą gałąź zetnie. Musimy ciągle pamiętać, że ta racjonalność jest potrzebna wszędzie, natomiast stawianie zarzutów, że jesteśmy rzeźnikami drzew, bez wątpienia wycinamy drzewa, jest to prawda. Do tego, że jesteśmy rzeźnikami, no mimo wszystko się nie zgodzę. Ja mam ten sam problem w domu z moją małżonką, że przecież ciągle wycinacie te drzewa. Mieszkamy w tym jednym miejscu już prawie 30 lat, więc grzecznie za każdym razem, jak przejeżdżam przez ten las, to przypominam, że pamiętasz, jak żeśmy tutaj wycięli ten drzew i byli rzeźnikami, zobacz, jaki fajny młodnik, już maślaki w nim rosną. Bo to jest jedna z tych rzeczy, które na przykład myślę, że bardzo szybko zrozumieją ludzie, którzy zbierają grzyby, że gdyby ten las był ciągle taki sam, to większość grzybów, które lubią, by w końcu z niego znikły, bo taka jest kolej rzeczy. Oni trochę lepiej rozumieją, że ta zmienność, o której ciągle my opowiadamy, że ochrona tej bioróżnorodności również z tym się wiąże, z pewną wymianą pokoleń. Tutaj pan profesor zapewne przyzna mi rację, że albo Daniel, który specjalizował się swego czasu bardzo mocno w tym, że wiele roślin związane są z pewnym wiekiem drzew. Znikają, pojawiają się. Jeżeli wszystko będzie zmierzało ku tak zwanej stałej starości, to niestety, ale nie będzie to takie fajne, jak na dzisiaj wygląda. A do tego dochodzą, mówię, względy bezpieczeństwa. No ostatnio huragan pokazał, że drzewa, które wydawaliby się mogło, są tymi najlepszymi, najmocniejszymi, najfajniejszymi, niestety górowały na drzewostany. Pierwszy raz w życiu przerabiałem taką wichurę, w której właściwie wyłamało wszystko, co największe, a nie tak jak na przykład na Betowie, wszystko, co zamiast do kupy w jednym miejscu. Jakbym zadała pytanie, czy w skali roku, powiedzmy, w swoich nadleśnictwach więcej wycinacie, czy więcej sadzicie, to co mi odpowiecie? Ciężko zrozumieć pytanie. Więcej wycinacie, czy więcej sadzicie? Mówmy o sztukach. O sztukach. Więcej wycinacie drzew, czy więcej sadzicie? Tak, żeby to w ogóle stępić do poziomu zero, na takim zrębie sosnowym, bo najczęściej mówicie o zrębach, że wycinamy zręby. Zrębów akurat moje nadleśnictwo wycina strasznie, strasznie mało. To na zrębie sosnowym jest mniej więcej w wieku lemności 300 do 400 sztuk drzew. Po wycięciu tegoż zrębu sosnowego sadzimy na nim między 8 a 10 tysięcy sztuk sadzonych. Więc tak się tego w żaden sposób nie da policzyć. Dobrze, a obszarowo? Wszędzie tam, gdzie wycinacie, posadzicie nowe drzewa? Bezdyskusyjnie tak. Czy posadzicie? Nie do końca. Staramy się jak najbardziej wykorzystać mimo wszystko odnowienia naturalne. Ono jest dużo bardziej przygotowane już, tym bardziej do obecnych zmian klimatu. Zawsze nas dziwiło, teraz już nie dziwi, że na przykład po poprzednich gospodarzach sprzed 25 roku bardzo często są kępy dęba w miejscach, w których my nigdy nie posadziliśmy dęba, bo tam jest bida, tam jest piasek, tam jest byle co. On wszystek był siany przez naszych poprzedników z ręki wręcz. W miejscach, w których coś pokazywało, że jest chociaż ciut inaczej, trochę więcej wilgotności, trochę więcej jedzenia, ale ten system korzeniowy z naturalnego odnowienia jest dużo bardziej skomplikowany niż niestety z tego, co my sadzimy, więc no, może powiedzmy tak, że zgodnie z prawem w ciągu 5 lat od chwili wycięcia drzewostanu musi on być odnowiony. Czy on będzie posadzony z ręki, czy on będzie z odnowienia naturalnego,
To już jest inna sprawa. Tam, gdzie jest szansa na uzyskanie odnowienia naturalnego, te drzewostany, te zęby czy powierzchnie otwarte przelegują troszeczkę dłużej, natomiast tam, gdzie takiej szansy nie ma, staramy się zrobić to jak najszybciej, żeby nie tracić czasu na uwalnianie się choćby węgla z tej części, która tam została, bo przez tych parę lat, to co rozmawialiśmy o tym, tych parę lat mojego życia, to jest rzeczywiście parę lat, obserwujemy, że to, co na przykład jeszcze 30 lat temu w lesie się drzewo przewróciło, to potrafiło leżeć 20 lat, 25 lat i ciągle je było widać, niewielkie były zmiany, natomiast teraz szybkość rozpadu przy użyciu owadów, grzybów, to jest przerażająca, bo często potrzeba 4-5 lat na to, żeby leżące drzewo zamieniło się rzeczywiście w trudno, czyli cały dwutlenek węgla, który był zablokowany w tym drzewie, z powrotem do nieba poleciał. Tak mniej więcej wygląda rzeczywistość. Tu może troszkę uzupełnił wypowiedź. Tu oczywiście odnowienia naturalne są na pewno najbardziej pożądane i tutaj z ekologii lasu znane są takie przykłady, szczególnie starych drzew dębu, które utrzymują w swoim otoczeniu tak zwaną szkółkę. Oczywiście szansa na wykiełkowanie pomimo olbrzymiej biomasy żołędzi wytwarzanych jest niewielka. Ale jest czasami wieloletnie małe dęby czekają, aż się urwie wielka gałęź z tego dębu, żeby można było rozpocząć walkę o światło. Leśnicy oczywiście te wszystkie techniki związane z utrzymaniem drzewostanu doskonale znają i jednak las jest pewnym ekosystemem, który oczywiście można pewne zjawiska sterować, ale w wielu przypadkach trzeba się też z tym liczyć, że zachodzą tam zjawiska naturalne, i one, zmiany klimatu stawiają leśnikom niesamowite w tej chwili wyzwanie i to już było na samym początku powiedziane, no powiedzmy sobie, jak pogodzić te interesy przemysłu, gospodarki, interesy nasze, naszego społeczeństwa, które chce z tego lasu swobodnie korzystać. Nam niektórzy koledzy z zagranicy, szczególnie z zachodniej części Europy, zazdroszczą tego swobodnego dostępu do lasu, swobodnego dostępu do wybrzeża morskiego. I tutaj to są pewne wartości, które są bardzo ważne, a na co dzień o tym troszkę zapominamy. Mamy rzeczywiście tutaj wielki skarb, gdzie możemy z tego lasu, no poza sytuacjami, gdzie nie wolno nam wchodzić, bo mamy suszę, to naprawdę korzystać. Bo rzeczywiście sytuacja wygląda tak, że u wielu naszych sąsiadów lasy są w prywatnych rękach. I wtedy nie ma jagód, grzybów ani spacerów. Jesteśmy przy drzewach, ale idźmy do miasta. Bardzo często, zresztą pan profesor też już o tym wspominał, w sytuacji, kiedy mówimy o trudnej sytuacji w mieście związanej z pogodą, jedynym remedium jest sadzić drzewa. Czy to rzeczywiście jest takie proste? Chciałbym wrócić, bo jest bardzo fajnie w naszym regionie. Mamy Leśną Piątkę, mamy Arboretum Karniszewickie i mieszkańcy powinni z tego korzystać. Znaczy, fajnie mówić, że lasy wycinają, ale jeszcze fajnie by było, gdyby mieszkańcy nie wyjeżdżali daleko za granicę, tylko najpierw poznali swój region i dopiero wtedy wyjechali za granicę i docenili to, co mamy. Ale warto też bardziej uwrażliwić państwa, leśników, na tą funkcję społeczną lasów, bo rozumiem gospodarczą, rozumiem biologiczną, ale funkcji społecznej jednak jest pewien grzech, który się urodził także we mnie i pewien bunt w społeczeństwie, bo proszę zobaczyć na przykład piękną trasę turystyczną, pętlę tatrzańską. Ona jest bardzo fajna, od lat znana. Ja po niej chodzę i niestety podczas zrębu całkowitego ta trasa została całkowicie zniszczona. I pomimo tego, że ja rozumiem tą gospodarkę, to ciężko mi się pogodzić z tym, że akurat nikt nie pomyślał o tym, że przy okazji zniszczono jedną z najpiękniejszych tras turystycznych w Koszalinie. Czyli byłby pan za tym, by zostawić chociaż ten kawałek przy drodze, żeby cieszył oko? Ten kawałek przy tych trasach, które są trasami turystycznymi, które od lat były oznaczone, teraz trzeba odtworzyć to oznaczenie. I ja sam mam z tym problem, bo nie wiem, do kogo zapukać, żeby to oznaczenie odtworzyć. Czy to jest pętla tatrzańska, która była kiedyś zrobiona z lasami? Ale czy miasto chce się tym zająć? Czy Urząd Marszałkowski chce się tym zająć? Czy mieszkańcy chcą się tym zająć? Sam się biję w pierś, że dopiero teraz o tym mówię, bo ja to zobaczyłem po czasie. Jako organizacja pozarządowa mogliśmy wystąpić w programie konsultacji i to jest ta druga rzecz, to znaczy z jednej strony fajnie było, gdyby nadleśnictwa
trochę głośniej mówiły o tym, że uruchamiają konsultacje społeczne, a z drugiej strony to my, mieszkańcy, musimy w odpowiednim momencie zacząć krzyczeć, że na czymś tam bardzo zależy, bo oczywiście te plany można zmienić. Można zachować tą część, która jest najważniejsza dla społeczeństwa. No i teraz pytanie, czy po Państwa stronie jest ta otwartość, żeby właśnie dyskutować o tym i odtworzyć pętlę tatrzańską. Oczywiście, że tak. Z tym, że nie zawsze jest tak, że zostawimy sobie jakieś pasy mniejsze, większe wzdłuż ścieżek i zachowamy jeszcze bezpieczeństwo. Ciągle musimy o tym pamiętać, że niedawno miałem taką informację z jednych z nadleśnic, że nadleśnictwo bardzo chciało zachować pewien chroniony element o lądowiskach. Zostawiło duży fragment drzewostanu i efekt był taki, że w ciągu paru dni cały drzewostan już niestety się przewrócił, więc tego typu rzeczy też musimy brać pod uwagę. Wracając do samej pętli tatrzańskiej, mówiąc szczerze, jest to pierwszy sygnał, który dostałem, że jest tego typu problem. Ja się tylko, podpisuję się, często bywam i w kilku miejscach rzeczywiście przykro patrzeć na to, jak dzisiaj te ścieżki wyglądają. Ja wiem, tylko, ale mówimy o czym? O możliwości przemieszczania się po ścieżek czy o lesie? Bo mówimy o estetyczno-wizualnych wrażeniach. No właśnie, teraz pytanie, co jest estetyczno-wizualnym wrażeniem? Czy to, że w lesie leżą gałęzie, zostały wycięte drzewa, już będzie nam przeszkadzało? Czy chcemy mieszkać w parku i chodzić po parku? To wtedy mimo wszystko nie zapraszam do lasów państwowych, a do miasta Koszalin. Że to nie zawsze tak będzie. Staramy się właściwie po każdej pracy na terenie Góry Chełmskiej przejechać specjalnie po to, mamy sprzęt do równania dróg, gładzenia dróg. Szczerze mówiąc, nie zawsze jesteśmy w stanie wiedzieć i być pewni, że coś Państwu przeszkadza. Pętla Tatrzańska akurat jest jedną z tych tras, którą właściwie Państwo sobie sami stworzyliście. Ona tak jakby jest zupełnie poza, niemalże poza nami. Jak przyszedłem tu do pracy i próbowałem zrozumieć leśne piątki, mniejsze i większe, trasy, które żeśmy kiedyś wyznaczyli wspólnie z miastem, z mieszkańcami, one nie mają nic wspólnego z tym przebiegiem, który wyznaczaliście. Wy sami sobie wyznaczacie i słusznie, macie do tego pełne prawo. Robicie skróty, przedłużki, wydłużacie sobie te ścieżki. Gdybyśmy mieli tak rozmawiać, że rzeczywiście przy wszystkich tych trasach, o których Pani mówi, żebyśmy unikali cięcia, to ogólnie nie wejdziemy w ogóle do tego miasta do cięcia. Nie do końca to się da. Ograniczamy bardzo mocno większość zabiegów, zmieniamy ramię na dużo bardziej złożone, co mimo wszystko i tak pozostawia pewne ślady, które będą Państwu przeszkadzały. To prawda. Mówię, takich cięć zupełnych praktycznie nie praktykujemy od bardzo dawna na terenie Koszalina. Chyba że dla Państwa cięciem zupełnym jest mimo wszystko wycięcie większej powierzchni, bo wcześniej odnowiona została część powierzchni. Natomiast całkowicie się zgadzam, że mi też tego zawsze brakuje i mówiąc szczerze, liczyłem na to, że dzisiaj mimo waszej reklamy, naszej reklamy, że ludzi zainteresowanych tym, że my tu będziemy i będzie można wylać swoje żale na nas, będzie przynajmniej cała sala i tak z panią rozmawiałem, że ciekawe, co zrobią ci, którzy się nie dostaną. Efekt jest właśnie taki, jaki jest. I cokolwiek byśmy nie zrobili, próbując nawiązać jakiekolwiek konsultacje społeczne, cokolwiek, zainteresowanie z tego jest naprawdę bardzo, bardzo ubogie. Pojawia się lekkie zawirowanie w momencie, jak ktoś zobaczy naszych ludzi w lesie. Staramy się zresztą, żebyście Państwo ich nie widzieli, staramy się, żeby pracować na terenie Góry Chełmskiej tylko w tym okresie, w którym Wy jesteście najmniej w lesie, tylko w godzinach Waszej pracy, bez sobot, bez niedziel, bez popołudni. Wiecie Państwo, ja przy tych telefonach, których naprawdę bardzo mało się do mnie pojawia, ale jednakowoż czasami ktoś raczy zadzwonić. Jednak ludzie zawsze boją się występować publicznie. Lepiej napisać na internecie bez podpisywania się, bo nie podoba mi się, niż podjąć jakikolwiek dialog. Odniosłem takie wrażenie, że dużo bardziej Państwu przeszkadza nie to, że my wycinamy drzewa, tylko że my te drzewa stamtąd po drogach, które Wy żeście uznali, że są waszymi ścieżkami. A tu często są to pytania, dlaczego nie można przejechać wózkiem po lesie 3 km od Koszalina? No nie można, bo nigdy nie można. Ale można było, bo kiedyś ja jeździłam. Pewnie tak. Że dużo większym problemem jest sprzęt, który dostaje się do tego lasu, niż wycinanie tych drzew. Do tego wycinania, mówię, ogólnie jesteśmy troszkę bardziej przyzwyczajeni, przynajmniej szacunek dla mieszkańców Koszalina, że tak jest. Natomiast prawda jest taka, że pojawił się dużo cięższy sprzęt, który rzeczywiście dewastuje te drogi. Staramy się na bieżąco je łatać, chociaż no, tak jak w tym roku na rozpoczęcie Leśnej Piątki
no, na Waliackich Papierach udało nam się wyludnać ten fragment Leśnikanki, ponieważ no, pogoda była taka, jaka była. Nie ma zim, tak jak już tutaj pan profesor mówił, co niestety strasznie komplikuje tego typu czynności w lesie. Gdy były normalne zimy, to właściwie bardzo często było tak, że cokolwiek wycinaliśmy, znikaliśmy i co wyjątkiem pienków w lesie nie było ponad śladu. Teraz nie pamiętam, ile lat temu ostatni raz było tak, że sprzęt, który wjechał do lasu, wyjechał z tego lasu i nie zdemolował właściwie każdej drogi. Staramy się to też ograniczyć do minimum. Nie wszystko się da w ten sposób zrobić, ale ciągle pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że to jest las ogólnodostępny, to odpowiedzialność za wasze bezpieczeństwo ponosimy my i tylko my. W Polsce, jak w większości krajów, może za wyjątkiem ostatnio Niemiec, gdzie zapadły wyroki troszeczkę inne, jest tak, że jeżeli sucha gałąź spadnie wam w lesie na głowę, to jest to moja wina, bo nie dopilnowałem tego, żeby tej gałęzi tak nie było. Bardzo często może przesadzamy dmuchając na zimę, że niektóre rzeczy trzeba wyciąć, ale na przykład w tym roku miał być taki drzewostan bardzo blisko szpitala starego psychiatrycznego. Drzewostan ma jakieś 160 lat sosnowy. Już w dużej części odnowiony została ta stara część. Nie będziemy go cieli ze względu na wiatry, które były. Ale to jest drzewostan, który w 90% jest opanowany przez chubę korzeniową i właściwie z niego będzie tylko opał. Nic innego z niego nie będzie, ale bardzo się boję, że przyjdzie taki moment, że to drzewo zacznie się na potęgę przewracać, zrobią komuś krzywdę i będzie to bezdyskusyjnie nasza wina, bo one mają objawy tego, że są porażone. Niestety owocniki już widać na drzewach. Więc nasza odpowiedzialność społeczna, ale i prawna sprowadza się właśnie do tego. Bardzo wiele wyroków w kraju zapada w stosunku do nas, że jest to nasza wina, które są dla mnie totalną abstrakcją. Że teoretycznie są metody naukowe do tego, żeby sprawdzić, że drzewo ma zgnite korzenie i znajdowało się raptem 20 metrów od drogi, a miało długość 30 metrów i spadło na samochód, to jest nasza wina, ponieważ w sądzie nam się udowodni, że są takie metody rentgenowskie, które mogą prześwietlić każde drzewo i sprawdzić, czy ono jest żywe, czy nie. Dobrze, ale panie Tadeuszu, skończmy ten wątek dyskusji optymistyczną myślą. Czy jest taka szansa, byście usiedli z mieszkańcami Koszalina, z organizacjami i na nowo wytyczyli te szlaki na Górze Chełmskiej, na nowo je oznaczyli, przystosowali jakby wasze mapy do tego, jak my, koszalinianie, dziś korzystamy z tej Góry Chełmskiej? Znaczy zawsze jest, tylko nigdy nie było takiej propozycji. To dzisiaj ta propozycja chyba pada oficjalnie. No to na razie padła od pani redaktor i koleg. Widzę, że pan Piotr tutaj kiwa i się zgadza. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Ale wróćmy do tego klimatu, który nam się tak psuje i właśnie do tych miast. Zadałam pytanie o to, czy te drzewa, które posadzimy w miastach, to rzeczywiście jest jedyna najlepsza metoda, by nam trochę tej naturalnej klimatyzacji w miastach zapewnić? Wydaje mi się, że jedyna metoda, przynajmniej tak jak pan profesor już wcześniej o tym mówił, chociaż on na pewno zna dużo więcej czarodziejskich metod, ale zadała pani troszeczkę wcześniej na początku to pytanie, co sadzić. Już kolega bardzo precyzyjnie się właśnie do tego się zastanawiam, czy palmy... Może temat, co? Panie Tadeuszu, palmy? Jak nam się tak klimat szybko zmienia? Idziemy już w tym znaczy, kierunku? Już są co najmniej dwa gatunki palmy, które u nas można sadzić, ale byle nie była taka jak w Warszawie. No taka nie do końca, ale mimo wszystko ja też jestem zwolennikiem, z tym, że nie do końca, nie w 100% zgodzę się z kolegą, że tylko rodzime gatunki, bo zmiany klimatu są troszeczkę za szybkie. Są gatunki również w lesie, co do których no, walczymy, żeby można było je z powrotem sadzić. To jest dablezja, to jest dąb czerwony, to jest robinia akacjowa, bo one bardzo wyraźnie. O tych gatunkach możemy cokolwiek powiedzieć, one bardzo długo już w Polsce rosną. Można je oglądać w wieku 100, 120, 150 lat, więc można dość uczciwie powiedzieć, czy one są dużo bardziej odporne, czy są inwazyjne, czy nie są. Także, ale na pewno musimy o jednej rzeczy pamiętać, szczególnie u was w mieście, że no, trzeba zawsze się bardzo mocno zastanowić i zapytać ekspertów, jakie drzewa mamy posadzić, żeby nie było tak, że każdy będzie chciał, żeby przy wąskiej drodze posadzić te, bo będą duże i będą długo żyły. I po 3 latach ludzie zaczną krzyczeć, że w okna im wchodzą. Mówię, to musi być naprawdę zrobione przez zawodowców. My takimi nie jesteśmy, żeby to było jasne. Ale takich kształci uczelnia. Tutaj może krótkie wyjaśnienie. Oczywiście posadzenie drzewa to jest wielka odpowiedzialność. Ludzie często o tym zapominają, sadząc drzewa, które osiągają znaczne rozmiary przez 10-15 lat w bliskim otoczeniu fundamentu, ogrodzenia. Później oczywiście jest kłopot, zgodnie z przepisami nawet usunięcie takiego drzewa wymaga określonych działań administracyjnych, więc przede wszystkim na pewno brak edukacji
jakie drzewa w tej chwili powinny być w naszym otoczeniu, na naszych prywatnych gruncie wysadzone. A oczywiście, jeżeli chodzi o tę całą wiedzę, jakie drzewa powinny być wzdłuż szlaków komunikacyjnych, jakie odległości, bardzo często zapomina się, w jaki sposób to drzewo ma być nawadniane. I drogowcy błyskawicznie zawężają obszar dostępu do wody. To drzewo, które po prostu ma spływ po pniu czy wokół korony w różnym okresie ulistnienia, różnie reagują. I bardzo często takie nasadzenia po kilkunastu latach wypadają i nie daj Bóg właśnie coś się wydarzy, że spadnie gałąź na samochód. No to oczywiście zieleń miejska jest tutaj jakby odpowiedzialna, jest masę zastrzeżeń i pretensji, a w innym momencie, kiedy te drzewa dają ten błogi cień, no to znowu jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że tu każdy z nas powinien się też trochami w piersi uderzyć i przyjrzeć się, sięgając trochę w przeszłość, czy rzeczywiście tej zieleni kiedyś sam nie wyrządził krzywdy. W bardzo różny sposób w mieście łatwo się pozbywaliśmy trawników i nadal to się dzieje. Ten proces jest szczególnie widoczny, albo może inaczej, pod dużymi restrykcjami, jak chociażby Kołobrzeg. Kołobrzeg musi w tej chwili bacznie pilnować, żeby nie stracić swojej strefy uzdrowiskowej właśnie ze względu na procent powierzchni pokrytej zielenią, a powierzchni zabudowanej. W naszym mieście takich przepisów nie ma. Ale wracając do zieleni, jeżeli drzewa tutaj są, powiedzmy sobie, mogą tworzyć pewne zagrożenie. Mamy do dyspozycji bardzo dużą ilość krzewów, które są, mają różne formy, bardziej przypominają czasami drzewa. Oferta jest olbrzymia i krajowa, i ta taka, powiedzmy sobie, zimozielona, bo pamiętajmy, że ten nasz klimat się zmienia i te zimozielone rośliny śródziemnomorskie, czy my chcemy, czy nie, one jak do nas przyjdą. Pamiętam czasy, gdzie chroniony pająk z krzyżaków, tygrysi, przepiękny, był bardzo rzadki. Dzisiaj bez problemu można na naszym polskim wybrzeżu go spotkać, a kilka lat temu już był w Norwegii. Przecież go tam zawiozły po prostu ciepłe wiatry i możliwość osiedlenia się. Gatunki z południa Europy wędrują i to jest już oczywiste, ale dzisiaj ktoś by przyjrzał się takiej wędrówce jaszczurce z Wilce. To jest gatunek obcy, ale w naszych książkach i podręcznikach nie znajdziemy. Ona zaczęła wędrować 200 lat temu z obszaru Morza Czarnego i przewędrowała praktycznie do całej Europy. Więc część Europa jest młodym kontynentem i musimy się też z tym liczyć, że będziemy pod wpływem różnych gatunków roślin i zwierząt i nasza wiedza i praktyka w bleźnictwie i również ta praktyka, która szeroko mówi o ogrodnictwie, bo przecież nasze miasta powinny być użytkowane tak naprawdę przez ogrodników, którzy wiedzą, jak zamienić trawnik w taką łąkę, która powiedzmy może nie będzie wymagać koszenia, może nie będzie tworzyć zagrożenia dla transportu, więc tam, gdzie możemy wchodzić z roślinnością, z bylinami, które są wieloletnie, jak najbardziej się powinno to robić, rezygnując z trawników, które nagminnie się kosi, niekiedy powiedzmy sobie, no jednak sam bardzo poważny środek. Pan Piotr chciałbym coś powiedzieć w tym temacie. Chciałem zwrócić Państwu uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Pierwsze, żeby zobaczyć, jak wyglądają osiedla, te, które były usytuowane w Koszalinie 40-50 lat temu, jak wyglądają osiedla nowe. Znowu wchodzi w grę ekonomia, to znaczy, o ile miasto nie wymusi na deweloperach, żeby to powstawały w nowych miejscach parki, kto z Państwa potrafi wskazać nowy park w Koszalinie? Fajnie, że mamy zielone miasto, tylko to jest to zielone miasto dzięki poprzednim pokoleniom. Żeby obecni włodarze i politycy zaczęli myśleć tak jak ci poprzednicy i tworzyli zieleń dla przyszłych pokoleń, byłoby super. Gdyby deweloperzy, którzy myślą tylko o zysku, zaczęli myśleć także o tym, że ich klienci chcą mieszkać nie tylko w tanich mieszkaniach, ale także po prostu w ładnym otoczeniu, takim, które będzie przyjazne, to też inaczej by wyglądały te nowe osiedla, które tak naprawdę mają trawnik, chodnik, blok. Trawnik, chodnik, blok. I tam nie ma miejsca na żadną bioróżnorodność, ani odrobiny wody. W miastach, które zaczynają działać, pan profesor mówił o Sopocie, w Sopocie w tym roku świętowano 14 ogród deszczowy, suchy i mokry. Czyli powstają ogrody deszczowe w miastach, które małe, malutkie
ogrody deszczowe, które mają chociaż trochę zatrzymać tę wodę w mieście i o tym myślą już drogowcy. Ale te ogrody powstają i tu znowu trochę wrócę do tego, że wszyscy my, mieszkańcy, powinniśmy zacząć nie tylko protestować, jak pan powiedział, pisać w internecie, bo to nic nie zmieni. Po prostu zacząć coś działać. Gdzie to się samo nie zrobi, to my, konsumenci, musimy wywierać presję na władzę, że chcemy park. Dopóki prezydent nie usłyszy, że chcemy park, to tego parku nie zrobi. Dopóki nie powiedziałem, że zależy mi na Leśnej Piątce, to może państwo nawet jej nie zauważyliście i tej pętli tatrzańskiej, bo Leśną Piątkę mamy mnóstwo imprez, a pętla tatrzańska, ja ją bardzo lubię. Może jeszcze kilka osób, ale to znowu jest głos mieszkańców. Tylko taki głos, którym trzeba się podpisać i zacząć działać. Ale wydaje mi się, że nie wszystko tutaj zależy od władz lokalnych, ale też od takiego skonstruowania prawa, które wymusi na deweloperach, by była większa przestrzeń zapewniona właśnie na te mądrze zaprojektowane ogrody. Dobra, to ja tylko odwrócę. Ja nie mam takiej wiary w polityków. To znaczy, prawo będzie takie, jak będą chcieli wyborcy. I tyle. To znaczy, jeśli chodzi o gatunki, dobór gatunków drzew, to jest niezwykle istotne w tych czasach i pewnie zawsze było. One mają różne przecież wymagania dotyczące wody, zapotrzebowania na wodę, odporność na zasolenie, na różne zjawiska. I to nie jest wiedza tajemnicza i tajemna. Te gatunki, kultywary, odmiany, one są znane. Jest przecież, istnieje Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. I byłem kiedyś, to było bardzo dawno temu, na stażu w Wielkiej Brytanii i Szkocji i tam widziałem broszury, które wydawały organizacje pozarządowe, ale również i miasta, jakieś związki miast i tak dalej, jakie gatunki można albo należy wprowadzać, biorąc pod uwagę różne, wiadomo, wymogi i stanowiska. Myślę, że to jest do zrobienia i w dobie zmian klimatycznych myślę, że to jest na tyle istotne, żeby przecież to drzewo, które posadzimy w mieście, to tak naprawdę efektem jego tam, tego, że on tam rośnie, to będziemy się za kilkadziesiąt lat cieszyli. Więc ten dobór gatunków jest niezwykle istotny, bo jeżeli złe gatunki dobierzemy, widziałem takie przykłady w jednym z miast, nie powiem którym, gdzie w parku nad jeziorem, właśnie w warstwie górnej były stare nasadzenia gatunków liściastych i ktoś za duże pieniądze posadził na dole sosnę i wziął za to pieniążki i oczywiście ja wiedziałem, przechodząc tam, że za 2 lata tej sosny nie będzie, bo to jest gatunek, który absolutnie nie znosi cienia i nie w takich warunkach. No ale ktoś podjął taką decyzję, zapłacił niemałe pieniążki i efekt był praktycznie żaden. Także ja myślę, że ta edukacja związana z tymi gatunkami gdzieś w formie jakichś właśnie broszur, jakichś takich powszechnie dostępnych publikacji, myślę, że nie byłaby zła. Ale czy myśli pan, że dzisiaj tym doborem gatunków do nasadzeń, że tutaj decyduje moda i cena, że nie ma za tym właśnie takiej konsultacji, pytania o opinię specjalistów? Myślę, że tak, dlatego że jesteśmy społeczeństwem w dużej mierze na dorobku. I jednak usługi wynajęcia firmy profesjonalno-ogrodniczej, która zaplanuje jeszcze takiej firmy, która będzie miała takie spojrzenie ekologiczne i jeszcze będzie miała wiedzę związaną z zmianami klimatycznymi, to myślę, że to kosztuje duże pieniądze i ludzie po prostu tego nie robią. Ludzie kupują w jakiś, nie wiem, Inter, czy jakiś Brico, nie wiem, czy w jakichś innych mrówkach, to co akurat jest tanie i sadzą. Więc w pewnym sensie moda, tak jak było z tymi tujami nieszczęsnymi, ale w drugiej mierze też myślę, że po prostu cena gra rolę, tak? To co zobaczy, myślę, że mało kto w Polsce po pierwsze zna się i po drugie potrafi zaplanować tego typu nasadzenia, a myślę, że gdyby ukazały się takie publikacje pewne, to jest prosta rzecz, to nie jest żadna, mówię, wielka wiedza. Myślę, że to by w dużej mierze uprościło. W kwestii ceny mieliśmy w Koszalinie taki przykład, kiedy miasto stworzyło łąki kwietne i ludzi bulwersowała cena. To ile kosztuje taka kwietna łąka. I to chyba jest dobry komentarz do tego, że nie jesteśmy gotowi jeszcze płacić za to, żeby ktoś coś dla nas wymyślił, posadził i dobrze zaplanował. Dobrze, panowie, ale powoli zbliżamy się do końca dyskusji i teraz
pan Robert pierwszy zostanie wezwany do tablicy. Panie Robercie, ja bym chciała, byśmy zakończyli tą część naszej dyskusji takimi pewnymi wnioskami. Jak przekonać ludzi, którzy są obojętni ekologicznie, którzy nie myślą o środowisku, jak przekonać ich do tego, by coś zaczęli robić, tak żeby wsadzić kij w te szprychy rozpędzającej się katastrofy? Jak ich przekonać? Znaczy, wydaje mi się, że ta świadomość chyba na Zachodzie jest troszeczkę większa. Nie wiem, z czego to wynika, czy wynika z publikacji. Dlatego, że jest większy nacisk, ale te wszystkie zmiany klimatu i wszystko, co jest z tym związane, jest inicjowane, trzeba powiedzieć, przez Zachód w naszych warunkach. Gdybym ja miał to odnieść do siebie, w jaki sposób przekonywać, to ja muszę powiedzieć, że jak ja usłyszałem, że na stronie będzie cieplej, to pomyślałem sobie, o, będziemy mieli taką Chorwację tutaj nad morzem i wszystko fajnie. Dopóki nie przeczytałem, z czym się to będzie wiązało. Mianowicie wyższa temperatura w naszych mało zasolonych morzach, to są sinice, to są glony i tak naprawdę to może się okazać, że będzie brunatny bajoro tam za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat. Drugie zjawisko, które wzbudziło mój niepokój, że teraz patrzę na te zmiany klimatu troszeczkę inaczej, to ktoś to fajnie sformułował, że wiecie, mieliśmy problem, znaczy Europa miała problem z imigrantami, milion osób postanowiło wjechać do Europy, ale co będzie, jak przyjdzie miliard? Bo okaże się, że tam, gdzie oni mieszkają, się nie da żyć. I to też mnie mocno przekonuje, tak? Ja sądzę, że o wiele bardziej przekonuje młodych ludzi, że tak naprawdę te problemy to mogą się pojawić za te 15-20 lat, bo to będzie bardzo widoczne i te zmiany będą już bardzo mocno oddziaływały na świecie. Natomiast my no, jesteśmy tą globalną wioską i u nas te wszystkie, to zresztą to, co my odczuwamy, bardzo szybko cokolwiek dzieje się w Europie, dzieje się na świecie, jakaś wojna u sąsiadów, a tu się nagle okazuje, że ceny wariują, robi się szaleństwo energetyczne, to co była pewna normalność, nagle przestaje być normalne. Ja sądzę, że to tak samo może się dziać w przypadku, kiedy te zmiany klimatu zaczną zdecydowanie mocniej ten świat dotykać. Ale obawiam się, że my już nie mamy czasu, by czekać na to, aż te zjawiska u nas wystąpią i wtedy weźmiemy się do roboty. Że to trzeba już jednak dzisiaj przyspieszyć z tymi działaniami. No to się w zupełności zgadzam. Panie Piotrze, a jaka jest pana recepta na nieprzekonanych, niezainteresowanych? Po prostu, żeby zrobili coś dla siebie. Żeby nie robili tego dla klimatu, tylko dla siebie. No, nie musimy codziennie jeść dużo mięsa. Możemy zacząć od tego, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe i jeść mięso 3 razy w tygodniu, jak ktoś lubi 2 razy dziennie hamburgera, żeby zrobić sobie takie postanowienie dla swojego zdrowia. To już będzie duża zmiana dla klimatu. Żeby zaczął dbać o swój budżet domowy i szukał tam dziur, bo wszystko to, na co wydaje z tego budżetu domowego niepotrzebnie, to znaczy, że szkodzi środowisku. Bo może to zaoszczędzić, wydać na dobre wakacje wokół siebie. I ostatnia rzecz, żeby tak naprawdę zacząć myśleć. Myśleć krytycznie o tym, co się dzieje wokół nas. Że ja życzę bardzo, żeby MEZ za chwilę uruchomił taką usługę puszczenia zimnej wody do kranów. W wakacje pewnie połowa mieszkańców chciałaby to kupić w blokach. Żebyśmy też trochę wierzyli w technologię, bo ja jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość, patrząc na rozwiązany problem dziury ozonowej. O tym, że naprawdę i gospodarka, i wielka polityka, i my wszyscy przyzwyczailiśmy się, że nie ma problemu w blokach. I jakoś żyjemy. Że 10 lat temu fotowoltaika kosztowała 80 razy więcej niż teraz. I to było coś 80% więcej niż teraz. Że to było coś zupełnie niezwykłego. A tak naprawdę ta technologia, która jest przed nami, mam nadzieję, że głównie w energetyce, to jest ta technologia, która może odwrócić bieg. W tym wszystkim najważniejsze na końcu będzie każdy z nas, czyli konsument. Bo ani polityka, ani biznes tego nie zrobi, jeżeli my nie będziemy chcieli takich proekologicznych firm, produktów, polityków. I tylko tyle.
Ja mam wrażenie, że często problemem jest to, że nam się wydaje, że te nasze mini działania, one są w takiej mini skali, że one nie mają znaczenia. Co z tego, że ja posegreguję odpady, jak wielka fabryka w Chinach wyprodukuje tyle i tyle zanieczyszczeń? Tak, to dokładnie tak samo jak z wyborami. To znaczy mój głos pojedynczy, on prawie nic nie znaczy. Ale on decyduje czasami, kto będzie prezydentem albo premierem w tym kraju. I jeżeli ja czegoś nie zrobię, no to mogę później marudzić. Ale jeżeli czegoś nie zrobię teraz dla klimatu, to ja nie wiem, w jakiej ziemi będą żyły moje dzieci. Znaczy, bo ziemia przeżyje, przyroda też. Ciekawe, jak będzie z nami, bo to wtedy musimy się szykować na konflikty o wodę. Już mieliśmy pierwszą wojnę w Syrii, tak naprawdę klimatyczną. Musimy się szykować na różne zmiany, na których pewnie nam nie zależy, że wolelibyśmy żyć tak jak do tej pory, czyli w pokoju, w zgodzie i korzystać z wakacji, z tego cieplejszego morza, z tej lepszej pogody. Tylko dajmy szansę technologii i wszystkim wokoło, żeby chcieli się zmieniać. I według mnie pierwszy krok został już zrobiony. To znaczy, proszę zobaczyć, że do głównego nurtu dyskusji nie dyskutujemy o tym, czy naukowcy mają rację, że zmienia się klimat. Wiecie, tych dyskusji już po prostu nie ma. Już wszyscy wiemy, że zmienia się klimat, teraz co z tym zrobić? No to już jesteśmy na tym najważniejszym kroku. To znaczy, przekonaliśmy siebie i wszystkich, że tak, to my. Teraz wszystkim zależy, żeby coś zrobić. I ja wierzę, że coś zrobimy. Panie Tadeuszu, jak pan dotrze do nieprzekonanych? Ja całkowicie zgadzam się z moim przedmówcą w zakresie tego, że każdy może zdobyć wbrew pozorom bardzo dużo. Wielu z nas już dużo zdobiło. Sierpni na sali pokolenie bliskimi, to zapewne pamiętają, że jeszcze 5-6 lat temu żarówki mieliśmy takie, jakie mieliśmy, a dzisiaj raczej wszyscy, mam taką nadzieję, wszyscy zeszliśmy do żarówek, które są znacznie, znacznie bardziej oszczędne energetycznie. Jak potężne jest to, że tak powiem, pomoc dla klimatu w znacznym, drastycznym zmniejszeniu energii, ale jest mnóstwo takich bardzo drobnych rzeczy, to jak głupie pytanie nastawione tylko na połowę ptarki, które zjada dokładnie tyle samo energii, jak ptarka napełniona do całości, jak nastawienie całego czajnika wody, żeby sobie zrobić filiżankę kawy. Takich rzeczy jest całe mnóstwo, jak wyjechanie samochodem, bo mam 500 metrów do sklepu i mam iść po chleb. Naprawdę można iść na nogach. Jak korzystanie z komunikacji publicznej, tak jak u was w mieście, na maksymalną skalę, jak korzystanie z rowerów elektrycznych przez tą młodszą część sali. Jest takich możliwości, na które nie zwracamy w ogóle uwagi, na to, że one w ogóle są. Tutaj, jak mówimy o miejskiej energetyce cieplnej, to obniżenie temperatury zimą w mieszkaniu z 21 do 20, a 20 też się fajnie siedzi. To jest tylko 5% oszczędności energii, albo aż 5%, prawda? To zdaje się, że taką akcję prowadzicie od paru lat, prawda? Żeby przekonać nas do skręcenia kaloryferów. Staramy się to robić i wydaje mi się to, co mówiłem wcześniej, że w ostatnich 10 lat to jest te 30% mniej energii przeciętnie na mieszkańca. To jest taki efekt różnych działań i tych drobnych, no i tych, które no, poprzez kampanie reklamowe trzeba prowadzić i to robimy. No i druga rzecz to mimo wszystko to jest edukacja, to co znowuż przedmówca mówił, że bez edukacji efektów nie osiągniemy, ale też to nie jest taka edukacja, że napiszemy w internecie albo wydamy książkę. Książek już prawie nikt nie czyta, a w internecie czyta to, co go interesuje. To go pewnie nie interesuje. To są ciągłe spotkania, ciągłe rozmowy. To, o czym przed chwilą Daniel mówił, że odnośnie tego, co można sobie posadzić. No, my w nadleśnictwie właściwie od zawsze, jak tu jesteśmy, ale nie tylko tu. Zawsze na każdym wydarzeniu, gdzie mamy większą ilość ludzi, zawsze ich prosimy, żeby zwracali uwagę na to, jakie gatunki u nas to są, jakie duże są, my im odpowiemy, ile mają lat. Żeby wyobraźnia jednak zaczęła działać, że ale fajny mały krzaczek, on mały to jest krótko, jak większość zwierzątek. Że jeżeli pojedziemy sobie do któregoś z tych ogrodów potocznych, które wokół nas są, żeby zwracać właśnie uwagę na to, co tak naprawdę my chcemy. Bo tego nie pokaże książka, bo w książce wszystko jest takie same. To trzeba zobaczyć na żywo. To tak jak zawsze w arboretum, na każdym, mówię, każdym spotkaniu, zawsze zwracamy na to uwagę, że no, podobają się urzędniki, to zobacz, urzędniki takie urosną, nie takie jak w Biedronce, kupujesz takiego i on już fajnie kwitnie. On będzie rósł, to nie jest tak, że on będzie taki fajny, malutki. Więc to są rzeczy, edukacja, ciągłe rozmowy, no my tych zajęć prowadzimy strasznie dużo, bo właściwie już dalej nie jesteśmy w stanie zawodować, bo nie mamy tego robić kim. Ale również wy to robicie, a robią to wszystkie nadleśnictwa na większą skalę, to z dość prostego powodu, nie każdy ma kuszanin przy sobie.
my na szczęście mamy. Ale myślę, że to jest ten podstawowy problem. Edukacja w każdej szkole. Coś, co jest naprawdę niezbędne, bo inaczej się nie da. No, samo zarządzanie, że ma być czysto i spokojnie, nikomu jeszcze nie pomogło. Panie Danielu, co pan dorzuci do tego, co powiedział pan kolega? Znaczy, ja może się odniosę do gospodarki leśnej, bo trochę tutaj coraz bardziej optymizm wieje, że jednak coś się dzieje, coś robimy. Nie tylko dyskutujemy o tym, czy są zmiany klimatu, my to już, tak jak powiedzieli moi poprzednicy, my już jesteśmy w czasach, kiedy te zmiany są odczuwane. Są na nasze szczęście tutaj na Pomorzu jeszcze na tyle jest duża ilość relatywnie opadów i klimat jest na tyle jeszcze korzystny, że to nie jest aż tak odczuwalne jak w innych częściach kraju, bo Kujawy, Wielkopolska, Opolszczyzna, tam już masowo sosna ginie. Wchodzą gatunki takie jak kornik ostrozemny, jemioła i po prostu są wycinane dziesiątki tysięcy hektarów drzewostanów sosnowych, które uchodziły za najbardziej odporne i stabilne. Sosna, gatunek pionierski. My tego jeszcze tak nie odczuwamy. Natomiast na pewno, oto gdzieś tu się przewinęło, naprawdę sporo rzeczy już dzisiaj zaczynamy w lasach państwowych robić. W tej chwili kończą się opracowania nowych nowelizacji zasad hodowli lasu, instrukcji ochrony lasu, jak również to zarządzenie już powoli, które zaczyna być słynne, dotyczące właśnie zagospodarowania lasów tak naprawdę społecznie, jak to się nazywa? Przymiejski generalnie, ale to się nazywa znaczeniem społecznym. Czyli to się zaczyna, to się nie tyle zaczyna robić, tylko to się już w tej chwili dzieje i wszędzie, w każdym z tych nowych opracowań jest rozdział, jest dyskusja podczas opracowywania właśnie na temat, jak to się ma do postępujących zmian klimatycznych, co możemy zrobić, jeśli chodzi o gospodarkę leśną, odnawianie naturalne, upowszechniać to, co pan profesor mówił. To jest niezwykle istotne, dlatego że podczas klęski tak zwanych huraganu stulecia, gdzie wówczas prowadziłem nadleśnictwo bytów, zauważyliśmy, że podobne wieku drzewostany, młode jakieś modniki sosnowe uległy destrukcji w dużej mierze, a obok po prostu stoją jak żołnierze, tak? A siła wiatru przecież była taka sama. Więc po szczegółowych badaniach okazało się, czy sprawdzeniu, że te, które przeżyły i które okazały się bardziej stabilne, było mniej drzew tam po prostu połamanych, można było je dalej hodować, to były te, które były pochodzenia z odrywania naturalnego. Czyli ten korzeń palowy sosny się wytworzył i one są po prostu bardziej, okazały się stabilne. Natomiast tamte były sadzenia. Ale panie Danielu, pan mówi, co leśnicy powinni robić, ale ja bym chciała, by nam pan powiedział, co pan uważa, że każdy z nas powinien robić i jak go przekonać, by to robił. Ja nie będę powtarzał tego, co mówili moi poprzednicy. Oczywiście edukacja, ale też przykład. Tak? Czyli ludzie, którzy są świadomi, którzy wiedzą, że powinno się pewne rzeczy robić, to co była tutaj mowa o zużyciu wody, o zużyciu energii, o zużyciu ciepła, w jaki sposób tym gospodarować. Ja przypominam sobie ostatnio właśnie, jest teraz szereg dyskusji na temat cen opału, tak? Wszelkiej maści, od węgla, od gazu. I ludzie się zaczynają panicznie bać się zimy, tak, tego co będzie. A ja w trakcie takiej dyskusji przypomniałem sobie mieszkanie moich dziadków w kamienicy w Wejherowie. To była kamienica wybudowana jeszcze tam gdzieś na przełomie wieków, gdzie gdy zimą szło się w odwiedziny do dziadka, a zimy w tamtych latach jeszcze były zimami, na Kaszubach zwłaszcza, no to pamiętam, że siedziało się albo w jednym pokoju małym. Te dwa pozostałe pokoje, które mieli dziadkowie, one były nieogrzewane w ogóle. To jest dzisiaj niewyobrażalne w ogóle. Ale pamiętam, w tym jednym pokoju był hulał piec kaflowy i tam się wchodziło, było to przyjemne ciepło, a drugie miejsce ciepłe to była kuchnia, gdzie po tak zwanej angielce czy placie zawsze ten ogień tam był, tam się gotowała woda i tak dalej. I wtedy rzeczywiście myślę, że opał, zużycie energii nie było takim problemem, jak jest dzisiaj, tak? Kiedy ogrzewamy po prostu, nie wiem, może zapotrzebowanie na komfort ciepła jest dużo większe. Właśnie mam wrażenie, że z tego kryzysu energetycznego, który nas czeka, wyniknie jedna dobra rzecz. Nauczymy się, że jak jest nam zimno, to zakładamy dodatkowy sweter, a nie podkręcamy kaloryfer. Tak, także myślę, że ludzie świadomi powinni pokazywać, mówić, dyskutować, ale też przekonywać. Myślę, że najbardziej zaraźliwy jest przykład. I myślę, że pamiętam w Słupsku kiedyś była taka sytuacja, że
Był to pewien prezydent chyba tak w Słupsku, który, no, znana postać, polityk, kontrowersyjny bardzo zresztą w Słupsku, natomiast zrobił jedną dobrą rzecz. Jedną z pierwszych jego ruchów było to, że zatrudnił w urzędzie miasta pełnomocnika do spraw gospodarowania, nie wiem, energią i tak dalej. I ta pani, którą zresztą znam z Gdańska, tam po prostu przeprowadziła audyt w urzędach, w spółkach, co można zrobić, żeby mniej wydawać pieniądze na prąd, na ogrzewanie i tak dalej. Nie wiem, jak to później było wdrożone, bo to też kosztuje, trzeba powiedzieć, pewna zmiana koncepcji, ale już w tym momencie przynajmniej ona spowodowała jedną rzecz, że urzędnicy i pracownicy, nie wiem, spółek w Słupsku zaczęli myśleć o tym, że to jest ważne i zaczęli pewne rzeczy i programy tworzyć i je później realizować. Znowu przez pieniądze do ochrony środowiska. Ta ochrona środowiska staje się takim skutkiem ubocznym naszego wydawania pieniędzy. Panie profesorze, a jak pan by tutaj podsumował to, jak przekonać nieprzekonanie? Trochę kontynuując myśl kolegi, miałem to szczęście, że wychowałem się w domu bez lodówki. Dzisiaj chyba nikt już nie chce uwierzyć, że tak można było. Była komórka, przechowywało się żywność w różny sposób, ale o mrożeniu nikt nie mówił. Więc oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy wrócili do tamtych czasów. Mamy dzisiaj nowe osiągnięcia cywilizacyjne i liczymy na to, że rozwój technologii pomoże nam przezwyciężyć te nasze teraz kłopoty z klimatem i też w to głęboko wierzę. Ja oczywiście zajmuję się środowiskiem wodnym i tutaj czuję się najbardziej kompetentny i kiedyś na początku tego wieku kuliśmy takie hasło: łap wodę, kiedy pada. I myślę, że jest to właśnie bardzo aktualne, że z tych małych działań, które może każdy z nas zrobić, to tą wodę trzeba łapać. Oczywiście można na swoich działkach też pomyśleć o naszych, że tak powiem, partnerach ogrodowych, czyli o ptakach. Mało kto stosuje taką prostą technikę z tych poideł dla ptaków. Tylko oczywiście to nie może być plastikowa miska, bo ptak się może tylko tam utopić, a na pewno nie skorzysta z tego, więc to muszą być oczywiście specjalne naczynia, które pozwolą, że te zwierzęta bezpiecznie o tą wodę sięgną. Ale tu też szerzej patrząc, to oczywiście duże ośrodki miejskie już mają w swoich miastach, w swoich przy urzędach działają takie, powiedzmy sobie, no, pewne komitety dotyczące ochrony klimatu, gdzie jest to rodzaj wsparcia właśnie dla administracji. Myślę, że Koszalin również powinien się takiego środowiska doczekać, żeby się działała taka rodzaj takiej komisji dotyczącej klimatu, gdzie właśnie takie tematy, które tu dzisiaj były poruszane, każdy z osobna można było rozwiązywać. I jeżeli tutaj już wiemy, co nas czeka w najbliższym czasie, no to już nie stójmy z bronią u nogi, tylko rzeczywiście zaczynajmy działać. I pomysłów na każdego z nas oczywiście jest dużo w swoim otoczeniu. Inne zadania są dla osoby, która mieszka w wielorodzinnym bloku. Inne zadania są dla osoby, która mieszka w terenach podmiejskich. I oczywiście może to jest trudne, ale ja po wielu latach edukacji ekologicznej zaczynam jakby się przekonywać, że jakoś tak człowiek chętniej patrzy na wszystko, jeżeli wie, co ile kosztuje. Tak samo w ochronie przyrody. Dzisiaj jest nowy termin tzw. usług ekosystemowych i namawianie społeczeństwa, żeby chronili przyrodę, chronili swoje otoczenie. Okazało się, że przez wiele lat mamy tu przedstawicieli Ligi Ochrony Przyrody i tutaj myślę, że te idee krzewione w zasadzie zamieniły się jednak jednoznacznie, że po prostu potrafimy cenić tylko to, za które musimy zapłacić. Czyli dzisiaj w tych usługach ekosystemowych oczywiście przebijają się właśnie te teorie, że za ten, korzystając z otoczenia lasu, z substancji, które wydzielają drzewa, dzięki którym mamy pełniejszy oddech, dzięki czasami zdrowotnym działaniom kąpieli, działaniom uzdrowisk, jednak powiedzmy sobie, okazuje się, że to nie jest coś, co nie kosztuje nic, bo to jednak ma swoją wartość. I jest w tej chwili właśnie takie jakby duże pole do popisu, żeby te usługi ekosystemowe rozwijać. Lasy, myślę, że tutaj pod tym względem jednak wiodą prym.
I też trzeba przyznać, że robią bardzo dużo i czasami nasze społeczeństwo tego nie docenia, bo parkingi leśne, z których korzystamy, są w całości utrzymywane przez lasy. I pamiętam, jaki był straszny niepokój w Koszalinie, kiedy zlikwidowano taki dziki parking na niebezpiecznym zakręcie wyjeżdżając w kierunku Sianowa, gdzie w jakimś sensie wtedy podjęliście decyzję, że go zalesicie. A było to miejsce bardzo niebezpieczne. Mieszkańcy Koszalina byli zaniepokojeni, bo tam można było robić ogniska. Moje dzieci w dawnych latach jeździły tam na wycieczki szkolne i było to takie miejsce integracyjne, ale było to naprawdę niebezpieczne. Z drugiej strony rzeczywiście ukłon wielki do lasu, gdzie takie miejsca są organizowane i trzeba pamiętać, że to wyłącznie ze środków własnych są te miejsca przygotowywane i chęć współpracy, żeby taczańską trasę przygotować, być może właśnie jeszcze ją uzbroić, może wspólnie z miastem, gdzie te miejsca wypoczynku takiego, powiedzmy sobie, bliskiej naturze, ale jednak, no powiedzmy, że ktoś bardzo lubi sobie tą kiełbasę usmażyć, nie zawsze w zdrowym dymie, no to niech po prostu to zrobi, ale oczywiście przecież można bezpiecznie przygotować jakieś takie paleniska, to już nie musi być ognisko. Ja panu podpowiem, że chyba macie takie miejsca, gdzie można sobie właśnie pobiesiadować. Ja myślę, panie Tadeuszu, że z tą pętlą to już nie macie wyboru, trzeba będzie coś zrobić. Panowie, ja wam bardzo dziękuję za to, że tutaj z nami przedyskutowaliście te ważne kwestie. Dziwi mnie jednak sporo optymizmu w waszych słowach, bo ja raczej zaczynam się bać, że czeka nas przyszłość jak z filmu Mad Max, gdzie cała ziemia jest pustynią, a woda jest luksusowym produktem, ale może do tego nie dojdzie. Bardzo wam za to dziękuję. A teraz zastanawiam się, czy są jacyś odważni, którzy by chcieli naszym gościom zadać jakieś pytania. Tak jak już pan profesor powiedział, że przedstawiciele Ligi Ochrony Przyrody, no my się staramy prawie bazować na edukacji. Przykład, spotykamy się i w nadleśnictwach i kontakty utrzymujemy z leśnikami i spotykamy się przede wszystkim z młodzieżą. No przykro tylko, że na uczelni rozpękło się koło Ligi Ochrony Przyrody, ale robimy to. Efekty są takie, że ci malcy, z którymi pracujemy, bardzo często potrafią w sprawach ochrony środowiska więcej niż ich rodzice. I ja mówię, ja kiedyś się sama mało nie spaliłam ze wstydu, ze 20 lat temu pewnie, jak organizowaliśmy w Koszalinie pierwszą europejską olimpiadę ekologiczną. Były dzieci i młodzież z 6 krajów, od Hiszpanii, Włoch, Rosjanie, Czesi, Holendrzy, no i nasi. I w Mielnie mieliśmy zajęcia. Wracamy do Koszalina autobusem i patrzy się, że dziewczynka z 4 klasy szkoły podstawowej nie trzyma w rączce pustą butelkę po wodzie mineralnej, plastikową. Pytam się, czemu nie wyrzuciłaś tego do kosza? Proszę pani, bo tam nigdzie nie było kosza na plastiki. I dziecko wiozło tę butelkę z Mielna do Koszalina. Ja mówię, Jezus Maria, stara baba, niby ucona, jak to się mówi ekologicznie, i sama jakoś nie pomyślałam o tym. Natomiast to, co Piotr mówił, proszę państwa, no w tej chwili w mieście praktycznie prawie każde wolne miejsce zadrzewione, zatrawione, szczególnie na Przylesiu to ładnie widać, jest zabudowywane. I teraz częściej można zobaczyć, jakiego koloru bieliznę nosi sąsiad z naprzeciwka, prawda, niż drzewo, które tam kiedyś rosło. Wycięto ileś tam drzew po to, żeby postawić centrum stomatologiczne.
na krawędzi wąwozów grabowych, dosłownie w bezpośrednim sąsiedztwie, buduje się apartamentowce. Dosłownie płot jest na granicy. Walczymy o to, żeby tych drzew jak najmniej wycinać. Proszę zobaczyć, co się dzieje z jodłą na rynku staromiejskim. Betonoza spowodowała, że to drzewo umiera. Ono było przez wiele lat ozdobą, no ostatnio już prawie jedyną ozdobą tego placu, prawda, ale on umiera. No ale nie ma dzisiaj z nami nikogo z miasta, więc tutaj to, co miasto robi w kwestii zieleni w mieście, no niestety nie ma nikogo, kto by to skomentował. A czy ma Pani jakieś pytanie do naszych rozmówców, takie, na które oni by mogli udzielić nam odpowiedzi? To przekazuję koleżance. Proszę Państwa, my działamy edukacyjnie od najmłodszych do młodzieży ze szkoły średniej, czyli ponadpodstawowej, do seniorów również. Wszyscy, jak Państwo tu jesteście, za wyjątkiem pani redaktor, która chodziła z moim synem do klasy, chcę powiedzieć, że już współpracę mieliśmy. Jesteście Państwo dla nas bardzo, bardzo życzliwi. Nadleśnictwa za każdym razem, jak mamy projekt jakiś i potrzebujemy wsparcia finansowego na nagrody, bo nasze projekty polegają na konkursach plastycznych, fotograficznych, na kalendarz, współudział w akcji Mała Retencja, ogólnopolski projekt i za każdym razem, jeśli poprosimy o pomoc, mamy wsparcie. Mamy całe, od wielu lat, coroczne wsparcie od energetyki, tak, z MEC-u. Nauką dla środowiska pracujemy od lat. Z panem profesorem robimy wspaniałe wykłady w Zespole Szkół nr 10 Samochodowych. Robiliśmy jubileusz 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody. W tym za rok będzie 95. I ja tylko mogę pytać państwa teraz, to jest to pytanie, czy możemy nadal na państwa liczyć, bo już mamy tak dużo pomysłów na to, żeby edukować, bo ta edukacja jest istotna, oni się uczą tutaj, bo problem jest globalny. Ale my działajmy lokalnie, bo jak wychowamy ludzi, którzy się rozjadą po całym świecie, po całej Polsce, to oni z tą wiedzą i z tymi swoimi wartościami w sobie po prostu będą robić to, czego oczekujemy. A my musimy uaktualnić wiedzę, skoro idzie takie zagrożenie, to nasze pomysły muszą być też przez fachowców wspierane. I ja tutaj pytam, czy jesteście Państwo gotowi nam pomagać? Chyba znam odpowiedź, co Panowie? Znaczy my niezmiennie tak. Proszę? Niezmiennie tak. Tak, dziękuję bardzo. Tutaj tylko bym to podkreślił, rzeczywiście coraz częściej się mówi, że dzieci uratują naszą planetę. Tak. Czyli mamy potwierdzenie. Załatwiliśmy już dzisiaj dwie sprawy. Wsparcie dla Was i dyskusję w sprawie Góry Chełmskiej i szlaków. Czy jeszcze są jakieś pytania od publiczności? Tak, oczywiście. Sylwester Zalewski. Ta dyskusja przebiegała pięknie, ładnie, łagodnie, to wszystko wygląda, jakby było wszystko spokojnie. Możemy czekać spokojnie na naszą przyszłość. Ale kwestia, ja w stosunku do Lasów Państwowych, jesteście takim w zasadzie państwem w państwie. Robicie, powiedzmy, co chcecie, jak się patrzy na statystyki, to przyświeca Wam de facto zysk. Ja nie mówię o tu o panach, którzy są fachowcami, wspaniale się wypowiadają, macie ogromną wiedzę. Ale odnowienie lasów. Ja mam takie proste pytanie, bo jak patrzę, ile się wywozi i generalnie większość krajów w Europie już podjęło decyzję, żeby z krajów eksportowane jest tylko drewno przerobione. Nie tak jak u nas, jak w porcie w Darłowie czy gdzie indziej jestem, widzę, idą bale całe. Czyli po prostu sprzedajecie to nasze lasy za grosze. A wiemy doskonale, że po prostu wycięcie drzewa, powiedzmy wielkiego, no to nie ma problemu. Ciąć musicie, to jest pewne. Ale kwestia jest taka, czy zdążycie odnowić, bo tniecie ogromne ilości, a czy zdążycie odnowić ten las? To jest jedno pytanie. Druga sprawa, jeśli chodzi, powiedzmy, akurat na przykładzie Chełmskiej Góry. Jest wspaniale, bo kilka dni temu ukazała się informacja, że Koszalin ma najczystsze powietrze w Polsce. Ale kwestia jest taka, że w obszarach miejskich, czy podmiejskich, tak jak tutaj mamy Chełmską Górę, w ogóle coś powinniście ciąć. To powinno zostawić, bo to są płuca miasta.
Dzięki temu my mamy czyste powietrze, a wy tam tniecie. Powiedzmy, ta ścieżka tatrzańska, to było coś cudownego, to powiedzmy, wyglądało tam przepięknie. Musieliście to wyciąć. Ja jestem człowiekiem leśnym, że się tak wyrażę. Ale jak powiedzmy, jeżdżę na rowerze, czy po prostu biegam po lasach, potworne rzeczy zrobić się w niektórych miejscach. Jeśli chodzi o, powiedzmy, stosunek wodny, to te miejsca, gdzie wycięliście, to jest parowanie ogromne. Czy tym. Nasadzenie, powiedzmy, tam 8 tysięcy czy 10 tysięcy małych sadzonek nie da tyle tlenu, co jedno ogromne drzewo, które wycięliście. I to zysk dla lasów państwowych, oczywiście część przekażecie, bo to jest sprawa polityczna, przekażecie do Skarbu Państwa, bo jesteście państwową spółką. Nie może tak być, że po prostu wycinacie lasy ponad potrzeby nasze, krajowe. Ja rozumiem, że może być trochę eksportu, ale po prostu potworne ilości eksportujemy, a na potrzeby krajowe, powiedzmy, mniej by nam było potrzeby. Druga sprawa, że powiedzmy, sposób sprzedaży drewna jest feudalny, jakiś dziwaczny. Nie ma nic wspólnego z normalnym, powiedzmy, działalnością gospodarczą. Bo macie swoich odbiorców, którym sprzedajecie, okej, macie po cenę. Ale powiedzmy, sprzedajecie spółkom prywatnym, gdzie nasze, powiedzmy, tartaki nie mają co robić. Jest wiele spółek prywatnych eksportujących drewno, oni są w stanie przebić właścicieli tartaków prywatnych. I bo oni to drewno kupują, nie eksportują. W ten sposób to wygląda. Dziękuję. Tyle mam do powiedzenia. Panowie? Czegoś podchodzę, nie pominął w swojej odpowiedzi, zacznę od tyłu. Odnośnie tego, czy sprzedajemy, że nasz system sprzedaży jest poprawny, niepoprawny, że jest dużo eksportu. Musimy o jednej rzeczy przede wszystkim pamiętać. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, pewne zasady handlu obowiązują. My jako lasy nie prowadzimy eksportu drewna, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Czy możemy sięgać tak głęboko do naszych odbiorców drzewnych, że my mu sprzedajemy drewno okrągłe i będziemy pilnować do samego końca, czy on przez przypadek tego drewna okrągłego nie wyeksportował? Wydaje mi się, że nie do końca. Przepraszam, ale są kraje, które należą do Unii, które zakazały eksportu całych walii. No tak, ale chyba nie do końca jest to chyba pytanie do lasów państwowych, a co najwyżej do tych, którzy rządzą tym krajem. Sprzedaje się systemy fatalne. Ale czy mógł pan wskazać te kraje? Ponieważ w tej chwili cena też, to jest podobna polityka cenowa, że w tej chwili bardzo dużo drewna z Niemiec wjeżdża do Polski, okrągłego, które jest przerabione w naszych tartakach. Bardzo dużo drewna wjeżdża z Litwy, ze Słowacji, z Czech. Także w ramach wspólnego rynku europejskiego jest to zupełnie normalne. My byśmy zrobili wszystko tutaj z kolegą Tadeuszem, z leśnikami, żeby to drewno było w Polsce przerabiane, ale niestety no, mamy takie prawo, jakie mamy i są firmy, które handlują tym drewnem. W obrocie w Unii Europejskiej to jest normalne, bo mamy wolny przypływ osób i towarów. Tak, to tutaj jest dlatego normalne, że to do Polski przychodzi. Mówienie o tym, że musi być przerobione wszystko w Polsce, myślę, że jest bardzo egoistyczne. Tak samo mówi pan, jak w moim odczuciu, zresztą zawsze o tym mówię i się tego nie wstydzę. Mówienie o tym, że nie powinniście nic wycinać na Górze Chełmskiej, czy w dowolnym innym miejscu, nie ma większego znaczenia, jest dla mnie zawsze strasznie egoistyczne. Bo jak dla pana, nie ubliżając panu wieku czy mojego wieku, rzeczywiście, gdybyśmy na Górze Chełmskiej nic nie cieli, to zapewne jak będziemy umierali, niewiele się na niej zmieni, prawda? Co najwyżej jeden czy dwa kawałki drzewa staną się przewrócą, będzie tam byle jak krzaczasto, że nie będzie można było wejść. Zapraszam do rezerwatu Karniszewickiej Odły z boku, bo do środka nie można wejść, jak wygląda. Cały czas będę powtarzał, że ciągłość lasu sprowadza się do tego, że nie będziemy nic nigdy wycinali. Ten las i tak się musi w pewnym sensie skończyć. Jeżeli on ma być taki ładny, jaki jest, który wam się bardzo podoba, trzeba w nim prowadzić pewne działania, żeby tą ciągłość utrzymać. Nie da się inaczej tego lasu wyhodować, wyprowadzić. To nie jest las naturalny, nie oszukujmy się. Nie chcielibyście chodzić po lesie naturalnym, bo nie da się po nim chodzić. Że głównym celem jest utrzymanie ciągle tego, że możemy tam spacerować, możemy chodzić, możemy tam wypoczywać. Czy należy wycinać trochę mniej, czy trochę więcej, to zawsze będzie kwestią sporną. Plan urządzania lasu jest zbudowany raz na 10 lat, nasz ma 6 lat, jeszcze 4 lata obowiązywania. I tak wiele rzeczy zmienią w zakresie tego, żeby ograniczyć. Wiele cięć zmienią ich formę, żeby nie przeszkadzały w ten sposób. Ale nie można mówić ciągle tak, że nie będziecie nic wycinali, bo ten las będzie, on nie jest plastikowy, on jest żywy.
to drzewa będą umierały, taka jest ich kolej rzeczy. Wiatr będzie je przewracał. Próbujemy zawsze wyprzedzić odrobinę tego typu problemy. Nie zawsze się to udaje i nie wszędzie się to udaje. Dlatego nie można nigdy mówić o tym, że nie wycinajcie nic, bo będzie tak samo jak było. Jak pan pamięta nas przed 40-50 lat, to zmienił się, prawda? No. Ciągle musimy o tym pamiętać. Pamiętajmy też o naszych dzieciach, o naszych wnukach, że one też by chciały po takim fajnym lesie chodzić. Tylko żeby on był taki fajny jak dzisiaj, jak się mówicie, że się wam bardzo podoba, to on od początku do końca został ukształtowany przez człowieka. W naturalności to w nim jest tyle, co kotek na koniu. To niestety tak działa. Staramy się zrobić wszystko, żeby on był ciągle taki sam. No to często rozmawiamy z panią nadleśniczą, moją zastępczynią, przy okazji spotkania nawet z panem prezydentem, że bardzo się boimy, jaka będzie kolej lasu miejskiego. To jest to 98 hektarów, gdzie jest kaplica. Ten las już jest w takim stanie, że do niego strach wejść przy sile wiatru 40 na godzinę. Że naprawdę, jeżeli stosunkowo szybko nie zajmiemy się tym, nie my, miasto, nie zajmiemy się tym, żeby ten las doprowadzić do stanu poprawnego, to on będzie zamykany dla spacerujących przy 30 na godzinę, czyli przez prawie cały rok. Musimy to w końcu zrozumieć, że no, nic nie jest stałe. Nawet plastik się w końcu psuje, fakt, że długo to zajmuje. Las psuje się dużo szybciej. Że staramy się robić wszystko, żebyście ciągle mieli ten sam las. Taki sam? Nie. Ale bardzo podobny. Nie z myślą tylko o naszym pokoleniu, ale o następnych pokoleniach. Tak zresztą on został wyprowadzony już przez te wszystkie lata, od czasów jeszcze przedwojennych do dzisiaj, żeby mimo wszystko ten las przy mieście ciągle był nie taki sam, ale bardzo podobny. Proszę pana, za 80 lat taki las dopiero będzie, a nie teraz. W związku z tym, przy tak rabunkowej gospodarce i takim wycinaniu, ja mieszkam na północy, na osiedlu północ, i przy samym lesie widzę, jak tam wyglądają ogromne połacie powycieranego lasu. Jak się chodziło z psem na spacery, tak wjechały ciężkie maszyny, to doły, które tam były, to były to do pół metra, do metra nawet takie głębokie. Nigdy nie zostało to załatane, nic nie zostało z tym zrobione i tak zostało. Także mija się pan trochę z tą prawdą, że robicie, że poprawiacie. Tak do końca to nie jest. Ale jest ciągle tam las tam, czy nie ma? Nie, a proszę pana, prawie go nie ma. I nic nie ma? No, to jest na prawej stronie, na lewej stronie Góry Chębskiej, tam gdzie są osiedle bukowe. Straszliwie jest zniszczony i tak dalej. Czy wie pan, wydaje mi się, że, nie wiem, był pan na akcji sadzenia z mieszkańcami Koszalina tego kawałka lasu? Mieliśmy taką akcję 3 lata temu. No, chyba o tym osiedlu pan mówi. I co, mówi pan, że tam nie ma lasu? No, wydaje mi się, że jesteśmy w błędzie. Chyba wszystko, żeby kiedyś było duże, musi być na początku małe. Prawda? Nie wiem, czy pamięta pan, że jeden z powodów, dla których zintensyfikowaliśmy odrobinę cięcie tego lasu, było to, że drzewo zwaliło się na budynek. Na szczęście nikogo nie zabiło, tylko samochody podmiotu. Ale to są jednostki, proszę pana. Proszę pana, wszystko składa się z jednostek. Mówi pan ciągle o bezpieczeństwie, statystyka nie mówi, że to jest tak las niebezpieczny, to są drobiazgi. Tak, te drobiazgi wynikają z tego, że cały czas staramy się, żeby nie dochodziło do tego typu nieszczęść. Bo gdybyśmy tego nie robili, to zapewne statystyki były dużo bardziej niekorzystne i zapewne spore części lasu byłyby zamykane. Właśnie ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Pan Daniel, tu by jeszcze chciał coś dopowiedzieć. To znaczy, z całą pewnością jestem przekonany, że musimy nie tylko wsłuchiwać w takie głosy jak państwa, ale myślę, że też i wyciągać wnioski, bo nie, jednak mimo wszystko to lasy w Polsce, póki co większość, jeśli chodzi o strukturę własności, są własnością Skarbu Państwa, czyli państwa tak naprawdę. I myślę, że trzeba dyskutować, trzeba też modyfikować gospodarkę leśną tam, gdzie to tylko jest możliwe, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Dlatego pozwolę sobie na drobny komentarz, bo pochodzę z okolic Trójmiasta. Pamiętam, że w nadleśnictwie, w którym pracowałem, na dużej działce, właśnie na siedlisku kilkuhektarowym, bardzo znany dziennikarz ówczesny zbudował dom. I ten dom, pomimo tego, że miał bardzo dużą działkę, no to zbudował go przy samym lesie, no bo cień, bo tam jest przyjemnie i tak dalej, nie? No i w pewnym momencie, ponieważ ten las, który był za płotem, bezpośrednio za budynkami gospodarczymi, za garażami, za domem, to była świerczyna, która się zaczęła rozpadać po każdej wichurze, jakieś tam drzewo powoli, czy na płot i tak dalej, i był on objęty planem cięć. Udałem się jako ówczesny pracownik nadleśnictwa do tego pana i zacząłem z nim rozmawiać. Mówię, wie pan, tutaj zaplanowane są cięcia po prostu w tym lesie, chcemy tu przebudować.
prowadzimy las, gatunki liściaste, bo tam było dosyć żyzne siedliska, ale te świerki niestety będziemy musieli usunąć. I ten pan po prostu zareagował z dużym oburzeniem, no jak to tutaj, to ja to po to się budowałem tutaj, żeby pod lasem mieszkać i tak dalej. I w następnym roku był jeden z tych potężnych huraganów, wtedy kiedy prom Heweliusz zatonął w północnej Polsce i po prostu budynek gospodarczy został uszkodzony, dach na budynku gospodarczym, kilka świerków upadło, płot, duże szczęście, że domu nie sięgnęło. No i ten pan zaraz przyleciał do mnie i powiedział, poprosił wręcz, żebyśmy te cięcia zintensyfikowali, żebyśmy te stare świerki wycięli, bo to jest niebezpieczne. Ja tylko to podaję jako po prostu przykład tego, że uwierzcie Państwo, że bardzo, ale to bardzo trudno czasami jest pogodzić na małym kawałku, że tak powiem, oczekiwania wszystkich. Aczkolwiek jesteśmy świadomi tego, że ta funkcja społeczna lasu nabiera w tej chwili szczególnej wymowy. I my naprawdę będziemy się starali, jak tylko to jest możliwe, zwłaszcza Tadeusz przy Koszalinie, czy tam ja przy Czaplinku, żebyśmy z samorządowcami, żebyśmy również z organizacjami spotykali się, rozmawiali, bo to nie jest nasz las. I uwierzcie Państwo, że tak jak niektórzy mówią, ekolodzy, my nie znajdujemy żadnej przyjemności w wycinaniu drzew jako leśnicy. Jak to niektórzy twierdzą, że wy leśnicy to tylko byście chcieli i marzycie tylko, żeby każde drzewo, nie wiem, wyciąć. Nie. My to czynimy po prostu na podstawie planów i wtedy, kiedy jest po prostu taka potrzeba i utrzymania określonego ładu przestrzennego, przebudowy i tak dalej. Są różne oczywiście inne przyczyny, ale na pewno będziemy się w dużej mierze, robimy to i będziemy się w jeszcze większej mierze konsultować ze społeczeństwem i te głosy Państwa są istotne. Znaczy, po pierwsze, nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, czy to cniecie, dacie radę odrobić i w tym czasie powiedzmy, że las rośnie, to jest pierwsze pytanie. A drugą uwagę mam, ja nie mówiłem, że w ogóle nie macie wejścia do lasu, że macie zostawić Chełmską Górę w spokoju i nie interesować. Waszym zadaniem jest opieka nad lasem, ale możecie to tak robić, że ten las będzie bezpieczny i będzie dostępny, bo macie na to siły i środki. Tak? I takie powiedzmy... Ale dokładnie to robimy. To dlaczego pan powiedział, że po prostu zostawicie i że tam nie będziemy mogli przejść? Nie, tak, przepraszam, powiedział pan, że czemu nie zostawicie w spokoju tak, lasu na święte na Górze Chełmskiej? Nie, dlatego odpowiedziałem. Tak, ale nie powiedziałem, że macie powiedzmy zostawić haszcze i tak dalej. Nie, robimy to cały czas na tyle, na ile potrafimy, na ile pozwala nam nasza wiedza i doświadczenie. Jedynym celem jest rzeczywiście uzyskanie jego trwałości. A odnośnie pierwszego pytania, myślę, że pytanie dotyczyło odpowiedzi, którą udzieliłem dużo wcześniej, że nie ma takiej części lasu, której nie odnawiamy. Zgodnie z przepisami jest to 5 lat. Staramy się to ukrócić. Chyba, że jest możliwość uzyskania odnawiania naturalnego, to rzeczywiście w 4 lub 5 roku odnawiamy, ale nie ma powierzchni, które wycięliśmy, a które nie zostały odnowione. Ja o tym nie mówię. Mówiłem o tym, czy po prostu jest się w stanie odnowić do takiego stanu, na przykład, jaki jest teraz. Czy po prostu drzewo rośnie 30 czy 50 lat. 5 lat to nie jest. Ja wiem, ale ja nie wiem, nie rozumiem sugestii 30-letnie sosny mam sadzić, nie. Nie, bo nie ma to, rozumiemy się. Nie ma, żeby osiągnąć 100 lat, to najpierw trzeba mieć rok, później 2, później 3, później 4, później 5, prawda? Więc sadzimy takie, które najszybciej się przyjmą. W przypadku sosny jest to jedno lub dwuletnia sadzonka. Starszych się nie sadzi, bo szansa na to, żeby się przyjęły i nie chorowały, są minimalne. W przypadku gatunków liściastych jest to rok lub dwa więcej. Więc wszystkie te czynności wykonujemy. Więc dalej nie do końca chyba się rozumiemy. Czy jesteśmy w stanie? Jesteśmy. To, co robimy, powinien pan pamiętać, że wiele drzewostanów, po których pan dzisiaj chodzi, między większymi drzewostanami, to są drzewa, które jak pan był dzieckiem, były takie malutkie. Naprawdę. Mogę do pana pytanie? Pani, ja mam tego pytanie, bo pan... Aha, napomknął pan tutaj o tym, że te drzewa, które prowadzą na Górę Chełmską do sanktuarium, są w złym stanie. Chciałam spytać, czy miasto przeprowadziło z Państwem konsultacje na temat tego, że tam powstanie ten stadion, czy ten boisko i parking. Przecież to jedno drugiemu przeczy, skoro może przy wichurze stać się coś i Państwo wiecie o tym, że te drzewa są zagrożone, a my tu słyszymy w naszych mediach, się mieli ten temat, czy stadion Gwardii, czy boisko na Górze Chełmskiej. Czy, proszę odpowiedzieć, czy miasto konsultowało z fachowcami, mimo że to są tereny miasta leśne, że może tam powstawać bezpiecznie
takie miejsce, gdzie będą się odbywały zawody, jakieś konkursy, spacery itd. My, nie, znaczy tego typu działalność nie podlega konsultacji z lasami państwowymi, to oni są jednym właścicielem, my jesteśmy drugim właścicielem. A to państwa wiedza. No, nie jesteśmy jedynymi specjalistami od drzew. Czyli no, krótka odpowiedź. Nie. Nie rozmawialiście. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Teraz, proszę państwa, naprawdę serdecznie wam dziękuję za rozmowę. Przenieśmy dyskusję na plac przed biblioteką. Skorzystajmy z poczęstunku, które przygotowały lasy. Ja na naszą obronę powiem tylko, że dzisiaj jest gorący czas w bibliotece i my stąd wychodzimy i zaczyna się przygotowanie do festiwalu podróżniczego i tutaj będą projekcje, więc tak dlatego trochę państwa pospieszam. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję, dziękuję za pytania. Te pytania od czytelników, one się w dużej mierze pokrywały z tym, co państwo tutaj, o co państwo tutaj pytaliście. Raz jeszcze dziękuję, a państwu mogę tylko zdradzić, że takich debat będzie więcej, ale następna bodajże będzie w Słupsku, więc zapraszam do oglądania, bo już niekoniecznie do uczestnictwa, chociaż jak chcielibyście państwo do nas dojechać, to będziecie mile widziani. Dziękuję bardzo.